Jej jest teraz paskudną firmą, bardzo paskudną, brzydką, nie lubię. Import, kurde, i nic nie wywala na razie. Także jest dobrze. Na razie nie wywala. O rany, Mass Effect 2. Ile ja czasu spędziłem w tej grze? Ale to jest ta część, którą grałem najwięcej, największą ilość razy. Okej. Żołnierz, Metant Fireshades. Poziom trudności będzie dla blablabla. Żołnierz. Poziom trudności przeznaczony dla gierszy doświadczonych. Poziom trudności wygrać są silniejsi, szybciej, aby najpierw żołnierz wykrył automatyczny awans. Nie. Gia jest częściowo angielska, częściowo polakowa, więc napisy tak. Okej. Imię Talsi Shepard. Ranga 40. Specjalna wojskowa adept. Profil psychologiczny. Egoizm. Commander Shepard kroczy ścieżką egoizmu. No, Firenze to był renegat. Ale okej. Równo dwie przeżył misję na Wilmirze. Ashley ginie na Wilmirze. Historia Dryada ginie podczas ataku na Cytadelę. Okej, czyli wszystko, co jest najważniejsze, jest. Posłuchajcie pieśni mojego ludu. W Eksprzeżerzu. Wiesz co? Zawsze przy moim każdym przejściu Wrex przeżywał. Tylko raz się zrobiło mi, że nie udało mi się. Shepard zrobiła wszystko jak należy. Lepiej niż sądziliśmy. Nie udało mi się zrobić tak, żeby przeżył, ale wtedy sobie cofnąłem, wybrałem inną kwestię dialogową i się udało. Polski dubbing w Mass Effect. No, ja tu muszę przyznać, że w Mass Effect dwójce dubbing polski jest świetny. A przecież to nie Jeden z o mnie lepszych. chodzi. Żmijarze wciąż gdzieś tam czyhają. Polski dubbing. To my musimy ich Dubbing. powstrzymać. On jest dobry. Rada nie zaufa Cerberusowi. Kurde, wyłączcie tego dzwona. Nawet mimo wszystkich naszych zasług. Szlak trafia. Ale Shepard. Podążą za nią. To prawdziwa bohaterka. Wręcz ikona. Tyle, że jest sama. Strata Shepard to strata ludzkości. Więc postarajmy się jej nie stracić. Człowiek iluzja. 50 po niszczycielskim ataku getu na Cytadelę. Ludzkość przejęła kontrolę polityczną nad galaktyką. Jest. Teraz dowodzona przez ludzi Rada Snowa. W obliczu dowodu, jakoby do galaktyki powrócili. Zmierza, że olbrzymie maszyny, które to 50 tysięcy lat niszczą. Wszystko zamoczone co do. A po prostu postanowię, że. No nie zdążyłem przeczytać. Zawsze tak jest. Zawsze. Szybciej nie mogę czytać. Halo. Chyba, żebym nie czytał na głos. Kurde, no, oszukujcy, oszukańcy. Jadę zabić Bajdły? No oczywiście! Wyłączam napęd na Zawsze zabijałem jadę. Systemy maskujące aktywne. Wszystkie kontrole. Potrzebujemy rasowo czystej galaktyki. Marnujemy czas. Od 4 dni przeszukujemy ten sektor i nie znaleźliśmy żadnych śladów getów. W ciągu miesiąca zniknęły tu 3 statki. Coś się stało. Pewnie łowcy niewolników. Pełno ich w układach Terminusa. Skaner dalekiego Czy ja dobrze widzę, czy taka scenka jest w 30 klatkach? Moje lewe oko konsolowca tego nie wychwytuje, ale moje prawe oko pecetowca to wychwytuje i to mocno. Ja tu jeszcze szanuję. Niemożliwe. Systemy maskujące są aktywne. Gety nie mogły... To nie gety. Przygotujcie się na uniki! Kurde, no, ponoć najlepszy pilot w całej galaktyce. Został zwykłego promienia. Jezu, jak ta gra się zestarzała, jak ona jest brzydka. Zapamiętam tą grę jako wielkie fajerwerki. Wszystkie możliwe fajerwerki, fajerwerków. O Boże, jakie to brzydkie. Shepard! Wysyłamy sygnał SOS. Przybierze do
znaleźli nasze zamarznięte zwłoki. Wszyscy do promów ratunkowych. Joker został w kabinie pilotów. Nie chce się... Stają tą grę jako dobra grafika. Ta! Natychmiast do promów. Ołamańca zabiorę osobiście. Jezu, a jednak... Dobra, przyznaję, polski dubbing jest beznadziejny. Też zapamiętałem go jako dobry dubbing. Bo męski szepot był lepszy. Osiem lat gra, czego się spodziewasz? Kurde, to już 8 lat minęło? A jednak duży ten statek, a wydaje się taki malutki. O kurde, więcej klatków! Tylko kascenki są takie beznadziejne. Patrzcie, jakie kosmosy. Jaki Bloom. God damn it. Nie no, Joker miał dobry głos, jak jest w polskim dubbingu. Kota Jezus, Femme Shepard. Już tak beznać, nie wiem, bawili jakiegoś pierwszego, lepszego dubbingowca. Oj, Wejo, zamknij się! Szukasz dziury w całym. To jest moje zadanie. Wejo! Opanuj tyłek! I dead. Napisy końcowe. W statku był ten, dlatego ogień... O! Widzisz? O! A dlaczego w kosmosie jakieś promienie świetlne do Star Warsów latają, no? O Jezu Maria, to jest science fiction, kurde, to ma bawić, a nie... Jak ten szepot domyje nam sekwencowe, a w co teraz gramy? W Salemy. Tam no Salem. W przyszłości gry znajdą ogień, co potrzebuje tlenu. Co nie potrzebuje? No. Ja żartowałem, ludzie żartowałem, to był joke. To był tylko joke. Mass Effect Genesis Interactive Backstory Comic. O. Może jednak powinienem to spolszczyć? A i co? Angielski to nie jest duży problem, myślę. Komandor Shepard odzyskana, jednak obrażenia są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Projekt Łazarz będzie postępował zgodnie z planem. No nie, wstrzykają komandorce jakieś implanty.
Już podchodzi pod indoktrynację. Indoktrynację? No i to wygląda ładnie. 9 lat temu takie cutscenki to kurde. Czy 8. Obiecałeś. Nie obiecałem. Hitler obiecał nie atakować Czechosłowacji. Takie jest życie. Podobno. Kurde, i to jest dokładnie taka sama jak twarz, jak było w jedynce. Wygląd własny. Oczywiście, że własny. Dajcie mi jakiś punkt wyjściowy. No już... Co nie po tym punkcie wyjściowym? Nie ma dowodu, że Hitler wziął czy usuwać. O Jezu, trzymaj się szczegółów. Trójkę, panie, wybierz trójkę. Jezus, i tak źle, i tak niedobrze. Wszystkie twarze są brzydkie. O kurde, to jest jakiś zombie? Dobra. Ja to ogarnę, zobaczycie. Zobaczcie, to będzie najpiękniejsza postać na świecie. Już widzę, że ta postać jest paskudna. Ale okej, okay, to zobaczycie, to będzie dobre, to będzie dobre. Jeszcze to wyjdzie. Jeszcze coś z tego będzie. Przepal twoje minisko, o Jezus Maria. No to właśnie robię. Bajmo jak bez zdań, potrafi robić... No nie mo... Gej. Taki przyćpany wzrok trochę. Jezu, jakie to jest! Te oczy są takie brzydkie. Dobra, ty bardziej przymierzone. Oddalone. Będzie się na siódeczku. Głębokość. Na siódeczku. Są czerwone oczy czy nie, bo nie widzę. Chyba? Nie, o. Chyba, nie te, kurde, no. Te są spoko. Te. Zobaczycie, ta postać jeszcze jakoś będzie wyglądała. Oczy numer jeden. No to wybiorę oczy numer jeden, to szczęka.
Żeby też nie była wychudzona, ale też nie taka za gruba. Takie jest chyba odpowiednie. Nos. A nie usta to są. Dobra, nos później. Kurde, prawdę mówiąc, wszystkie usta są spoko. Te chyba wezmę. Ja bym powiedział, że wszystkie są tragicznie poza jednym. Jakoś. Nie, dobra. Też mniejsze wysokość. Idealne. Nie, dalej mi coś tu tak nie bardzo. Iż przez pół godziny... Przez pół godziny będę wybierał usta. Okej, te są spoko. Nos. Jeszcze nie może być jakiś kilnol na pół kilometra. Co jest to za kilometr? Jezu, jakie te wielkie dziury są nosowe. Ja to jakąś abominację genetyczną tworzę. Jakie te monstry. Jezu, ja nie potrafię postaci tworzyć. Dobra, chociaż nie... O, kolor włosów, super. Oj, tu jest większy wybór włosów, które są no fajniejsze. O co, gdzie jest różowe kolory? Nie ma różowego koloru, chyba nie zrobimy feministki. No ale te włosy już są jak najbardziej. Ej, nie wiem jak wy, ale te włosy mi się podobają. Jezus Maria. Takie to przerażające. Jest monobrew? No właśnie nie ma. Ale w takim razie idziemy w ten sposób, to gdzie jest brew, wysokość. Włosy. Włosy. Nie wiem. No nie wiem, właśnie no nie wiem. Tak? Ciaż! Nie wiem. Dwa dziesięć na razie w ogóle. Jezus, widziałeś moją pierwszą postać w Black Desercie.
Ja nie potrafię w postaci... O, makijaż. Jezus Maria, to mógłbym takie, wiecie, Jokera stworzyć. Nie, bez rumieńców. Czekaj, gdzieś był... O, taką czarną wdowę. Nie mogę się powstrzymać. Piękne! To jest piękne! Nie. To ściągaj szybko Mass Effecta i stwórz mi taką postać, żebym sobie przepisał kod. O, widzisz? Can you do this? Jezus, to wygląda przerażająco. Dobra. Nie, no, aż tak źle nie jest, no. Na pewno wygląda ładniej od poprzedniej postaci. Nawet powiem, że nawet całkiem sensownie wygląda. Nie no, serio, nie masz Mass Effecta 2. Wiesz, że zdawali Mass Effecta 2 za darmo kiedyś. 3 razy! Kurde, no, ja cię szanuję. Akceptuj, bo podoba mi się. Żołnierz. Szpieg. Szujmowiec, strażnik, adept. Inżynier, adept, kurde. Implanty L5, o! Nie, jak nie masz Mosera, to nie jesteś Polakiem. Jak nie masz Wiedźmina, to nie jesteś Polakiem. Jak nie masz Gotika, nie jesteś Polakiem. Ale no, ale ładna wyszła mi postać. Nawet. Na wszystkie, no nawet. Śpi ciężkie pilotę automatyczne. Ale snajper już się nie mogę nauczyć, co? I created a monster in my head. Reaguje na bodźce zewnętrzne. Wykazuje świadomość otoczenia. Rany boskie, Mirando. Ona chyba się budzi. Ona chyba się budzi. Siema, gościu. Nie teraz. Środek uspokajający. Przetarg. Nie próbuj się ruszać. Leż. Spróbuj zachować spokój. Ten zna wciąż przyspiesza. W ogóle już... Wskaźniki są na granicy. To nie działa. Kolejna tarcza. Prędzej. Tętno zwalnia. Wiecie... Weź strzaski, pistolet i panzer. Chwila. Zawsze możemy zacząć od nowa. Mass Effect 2 Faces Codes. Zawsze możemy od nowa zagrać. To nie jest problem. O kurde, zerknijmy. To jest ciekawe. Jakieś celebryty można. Filtruj. Niezłe. Nie.
Na. No. Na. Paskudztwo. A co to było? Bez jaj. Ej, jak porównuję sobie te twarze do tamtej, to naprawdę tworzę małe co dzieło, choć to jest całkiem spoko. Okej. No zobaczmy. Na, to już widzę, że na. Nie no, ale to mi się już nawet podoba. Wezmę sobie to. Tam. Tak, okej. Także zrobimy to szybko. Wyłączyłem Mass Effecta. Wyłączyłem Mass Effecta! No nie mogę, no nie mogę. Idę po Monstera. Zapomniałem, że nie mam już monsterów i mam tylko piwo. Będziemy dzisiaj się upijać piwem. Nowa gra, import postaci, import. Wszystko speedem zrobimy. Speedrun. To zdrówko. Jaki to Drunk Steam? Upić się takim sikaczem to byłby wstyd. Dalej. Jest to nie czerwone piwo, to jest po prostu sikacz. Okej. Okay. Jednym piwem to się co najwyżej stwierdzi. O Jezu, to jest... To jest wciąż świetne. A i znowu muszę to oglądać, dobra. Czego to się nie robi dla ładnej postaci? Lepiej niż sądziliśmy. Ale to wciąż za mało. O Jezu. Ale naprawdę, nie wyobrażacie sobie, jak takie zimniutkie piwo, w taki sikacz. Dobrze smakuje. Dobrze smakuje w tak, na taki gorąc. Jest taki ukrop. A będzie jeszcze goręcej, jak na razie. Boga, wyobraź sobie, ile razy oglądałem intro w Skyrimie. To ile ty tą postać robiłeś? Służyłeś postać? Służyłeś postać? Zacząłeś grać i jednak myślisz, kurde, to nie to. No i od nowa. Dobra, to już nie zdążyłem przeczytam od końca, od skończyliśmy. Oficjalnie winą zajmę więcej, jednak dla tych, którzy nie znają prawdy, poszukiwam powiedzieć, dopiero się dalej rozpoczyna. Ha! Skończyłem! Tym razem mi się udało. Zrobiłem to. Ha. Jezus, znowu muszę to oglądać, to intro. No dobra. Przynajmniej teraz postać obejdzie stworzenie 30 sekund. Tylko kodzik wyklepać. Ale nie mogę tego pominąć.
No nie wiem, no. Opowiedzcie mi jakiś dowcip. No bo ja wam odpowiem jakiś dowcip. Moje życie. Wszystkie kontrolki zielone. Jesteśmy ukryci. 1. Intro. 2. Stwórz postać. 3. Speeder tutorialu. 4. Rozkuwają cię Skyden. 5. W końcu możesz obejrzeć Lee. 6. Nieładny. 7. Wyjdź do punktu 1. Coś się stało. Czerwone włosy. Na. Czerwone włosy wyglądają tak bardzo feministycznie. Tak feminazistycznie. Nie obrażając feministek. To nazistki są złe. Nistki są dobre. Niemożliwe. Systemy maskujące są aktywne. Gety nie mogły... To nie gety. Przygotujcie się na uniki! Ziu. Przygotujcie się na uniki! A wczoraj grałem w Johna Wicka. Nie było was. Nie było was. Oglądaliście trochę ta... Jak grał Jediem jakimś. A ja też strzelałem. Na VR-ze. Nie miałem takie fajne akuracji, że John Wick to się chował. Wszystkie walczą o to, co już mają, więc im nikomu nie szkodzą. Dokładnie tak. A feminazistki z kolei chcą destrukcji męskiej rasy. Męskiego rodzaju. Męskiego genu? Wysyłamy sygnał SOS. John Wick byłby John Dick. Odnoszę wrażenie, że polska wersja jest mocno ugrzeczniona, ale nie żeby to było coś nowego. Najlepszy polski dummy to jednak był Wiedźminie. Tam się nie pierdzielili w tańcu. Bo tam były same archaizmy. O nie. Nie będzie powietrza, nie będzie ognia. We smiled? Siedziłem w sad. Okej, mogę to pominąć. No nie, muszę jeszcze pożyczyć przez tego kolejnego połamańca iść. Speedrun. O nie, zablokowałem się. No i po speedrunie. Straciłem cenne sekundy. Instrukcje niejasne. Zrobiliśmy dziurę w statku, ale ogień został. Ta skala się nie zgadza. Jaka skala? W sensie skala statku. Wiesz, jak tu chodzimy po tym, to wszystko wydaje się takie malusieńkie. Ale jak z zewnątrz patrzysz na to... O. A. Jak patrzysz z zewnątrz, to ten statek wydaje się taki olbrzymi. I chodzi o tą skalę. I to już sobie zauważyłem w jedynce. Że jak jesteśmy, powiedzmy, wewnątrz statku, to on wydaje się taki ekstremalnie malutki. Ale na zewnątrz... Musimy się wydostać. Jest malutki. Szło na odwyt. Wskazuję do jego prędkości. Jezus Maria! Wejo! Wejo! Ja już widzę, jak wyglądały twoje lekcje, nie wiem, z biologii. Tam ta biologiska, ta nauczyciel profesorka mu opowiada wam o biedronkach, o muszkach, pszczółkach. A ty mówisz, ale pszczółki nie powinny mieć czerwonych kropek. To biedronki. Churdury. Pszczółki, muszki, takie tam. Pani komandor! Trzeba
Dobrze wyszło, nie komórka ślinna, wszystko fajnie, ale... Komórka ślinna, wszystko fajnie, ale... Czy zauważyła pani, że komórka może być nie tylko roślinna, ale i też telefoniczna? Widzi pani, bo komórkę może mieć taką do halo-halo dzwonienia, ale komórkę może mieć w ciele. Taką komórkę, gdzie jest w ciele, że dzięki tym komórkom żyjemy. A widzi pani, jest komórka cielesna i komórka telefoniczna. I to jedzie, popy. Już ja sprzegrałeś tą grę w ogóle, weź już zagraj coś innego, bo cały czas no sorry, no. Co to już jest, to jest trudniejsze od Dark Soulsów. Żygi, ja sprzegrałeś tam gewoga. My prawdopodobnie się nie zgadzają. Dlaczego nie? Bo nie. Bo te pszuki, co tam... Idźcie, ludzie. Zwierzęta, władze, jesteśmy zwierzętami. Zwierzętami. My, ludzie, jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy niczym więcej jak skórą, kośćmi i mięsem, którym wydaje się, że są czymś więcej. Że są więcej niż zwykłym prosiakiem, kangurem czy muszką owocówką. Wszyscy jesteśmy takimi sami, jesteśmy tacy sami. A jednak nam, ludziom, wydaje się, że jesteśmy kimś więcej. A jednak nie. Jesteśmy zwierzętami myślącymi. Egoistycznymi, powiadam wam. To za plakaty za tobą, bo tylko Metry rozpoznaję. Metry 2033, Lord of the Ring, Conquest, The Punisher, The Elder Scrolls 4, Shivering Isles, Halo 2, PlayStation, Pro Evolution Soccer 2009, Far Cry 2, Battlefield 2, a tam w kącie jest Dragon Age Początek. Jeszcze gdzieś tu mam... Za to znajdę. A tu mam inne plakaciki, nie tu. Bodajże z czegoś innego jeszcze, to musiałbym znaleźć. A, się tak zastanawiam, dlaczego jak grzebię w szafce, od razu co widzę to twarz Hitlera. Już wiem. Mam gazetę, o której piszą o Hitlerze. No, teraz nie mogę tego Hitlera wsadzić z powrotem. Panie... No dobra, jak nie chcesz, to cię poczytam później. Dobra. Okej. Ale ten monster jest mocny. Powiadasz? Hitler mógł przeżyć powodu. Nie ma dowodów na to, że Hitler wiedział, że mógł przeżyć wojnę. O Jezu. O nie! Nie mogę skopiować tego kodu. Muszę go przepisać. Okej, good luck. Dobra. 741 kropka 8 G P kropka F 61 kropka L 1 L kropka A 4 kropka A 5 W kropka A 7 M kropka. Jak snajpa w PUBG. Podobna. I zgubiłem się. A, tu jest chyba. 7B5 kropka QQ8 kropka ME1 kropka 6G6 kropka 3-2-2 Enter.
O nie! O nie! O nie! O nie! Jak nie! Wiecie co? Jest problem. Jest bardzo duży problem. Bo żeby mieć tą twarz... Żeby mieć tą twarz, muszę ściągnąć moda. Dokładnie tak. Muszę ściągnąć moda. A to oznacza... Dobra, to ja może jakieś podstawowe znajdę. Efekt, dwa, face codes i bez tego. No ma! Czekaj, znajdę jakieś inne kody podstawowe. O, ma dwa face... O. O, ej, ale to wygląda całkiem fajnie. To wygląda fajnie, szkoda, że pewnie muszę jakieś mody pościągać. Pewnie tak. Chociaż nie. O. Zobaczmy na foliach. To zdjęcie się przetrzymało 8 lat. Biden nowy God of War sprzedał się w ponad 3 milionach kopii przez pierwsze 3 dni od premiery. Nice. Wiecie co? Zagramy wiosyjską ruletkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co będę wpisywał. Chociaż z drugiej strony bym faktycznie włosy zmienił tylko. Nie, to nie. Włosy! Nie, brzydkie. Dobra. Lecimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co znalazłem. G11 721 J7 13L 1GG 41 i F1 415 4G7 176. No nie jest źle.
Ale nie dać. Wiesz co, ja próbowałem to przepisać, skopiować, ale się nie dało. A nie, faktycznie jest. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie. Jezu, gorąco. Włączę wiatry, tak? Powiedzcie, jak będzie coś słychać. Dlaczego to muszą być czarne? Sprawdźmy. Jaki on morf moda? Jezus. Zupełnie nic nie rozumiem, o co tu chodzi. Kiedy działają tylko z morph modem. Ja nawet nie wiem, co to jest morph mod. Musiałbym to coś poszukać, a mnie chce się. O, coś znalazłem fajnego. Dobra, to szukamy dalej. Znajdę coś. No właśnie nie gra. To jest spoko. A tu znalazłem już jakąś stronkę. Tu znalazłem stronkę i zobaczę, co z tego wyjdzie. Jezus Maria. Dobra, ale mogłaby być lepsza. Weźmy filtry. O, i o wiele lepiej, szybciej, sprawniej. No to na pewno, że sam lepszej nie zrobię. Ale sam mogę lepszą odnaleźć. Zobaczę, jak te dwie wychodzą, wyszły. To tak, jak najbardziej. O, to wygląda fajnie. Nie ma to jak godzinę tworzyć postać. Tylko ja tak potrafię.
Wszyscy tak potrafimy. To sprawdzę. Dobra. Dobra, nie tracimy czasu. Okej. Okej. Szybciusieńko sprawdzę kodzik. Bo wygląda fajnie. Jakby powiedzmy skórę zmienić. Głowa, dla twarzy jest. Wygląda, jakby się żyć nie chciało. To jest spoko, ale to prawdopodobnie potrzebuje... Nie! Wróć! No, ej, co wy na to? Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba. Jestem godzin, czyż gotów nacisnąć przycisk akceptuj. Czerwony albo czarny i jest perfekto. Mówisz? A te słomiane mi się podobają. Na pewno. Te to okej, okay, rozumiem, ale te kurde, takie złociste? Nie, nie fajne? No dobrze, zaufam ci. Najwyżej będziemy zmieniać Mass Effect 3, ewentualnie możemy postać tworzyć już trzeci raz dzisiaj. A mamy na liczniku 53 minuty. W ogóle słychać wiatraczek, który ze mną sobie wieje? No dobra, tym zdaniem mnie przekonałeś. No dobra. Chociaż oczy, Jezus, chociaż oczy mógłbym zrobić czerwone. Ale dobra. Dobra, już niech będzie. Dobra, tak, jeszcze chwilka, żeby tak. 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 Okej. Okay. I po pierwsze muszę efekt ziarna wyłączyć. Efekt ziarna. Pyk. No. I to rozumiem. Egoizm. To 71 punktów. Pokażcie jak wygląda to. Tak kiepsko.
Dobra, let's go. Nie ma na co czekać, Shepard. Bierz broń i pancerz. W tym pistolecie nie ma magazynka termicznego. To stacja medyczna. Magazynek termiczny znajdziesz w... Cholera! Głowa w dół, Shepard. Odsłoń się przed wybuchem. Ktoś włamał się do systemów zabezpieczeń, aby cię zabić. Poszukaj magazynka termicznego do pistoletu. No dobra. Shepard, nadciągają mechy. Z nami ryzykuj. Likwiduj mechy, pozostając za osłoną. I tyle z tych twoich mechów. No. Dobra robota, Shepard. No dobrze, dobrze. Nie moja wina, że lubię eksplorować. Nadciągają mechy. Użyj granatnika, żeby się ich pozbyć. Zauważono. No. No to się będę przemęczał. Notujemy powolne postępy, ale pacjentka wraca do formy. Hmm? Okej, okay. Jak się to hakowało? Okej, okay. Trzeba było połączyć te diabelstwa. Co my tu mamy dalej? Cztery miliony kredytów? A co to jest? Ojeju, ojeju, no. Myślałem, że wciąż nad tobą pracują. Nie mam pojęcia, gdzie jestem i jak się tu znalazłam. Łeb mam jak przejrzały melon gotowy do eksplozji. Może udzielisz mi kilku informacji? Zapomniałem, że to wszystko jest dla ciebie nowe. Przepraszam. Jestem Jacob Taylor. Stacjonuję tu... Wykryto wrogów. Cholera! Sytuacja musi wyglądać gorzej niż sądziłem, skoro Miranda cię uruchomiła. Powiem ci co i jak, ale najpierw dostańmy się do promu. Od chwili przebudzenia ciągle ktoś mi mówi, dokąd mam iść i co robić. Potrzebuję odpowiedzi.
Jezu, jaki ten dubbing jest kiepski. Dubbing, kurde. Za poległą w boju. Cała galaktyka macie za trupa. Wciąż możesz nim zostać, jeśli nie dotrzemy do promu. Więc może lepiej się... Po pierwsze, wykończmy tych... Nie mamy za dużo pochłaniaczy ciepła, ale jestem biotykiem. Daj... Poskromić i powstrzymać. Najpierw muszę poznać odpowiedzi na kilka pytań. Jasne, co chcesz wiedzieć? Czym się tu zajmujesz? Czym się tu Jezu, jaki ten dubbing jest beznadziejny. W praktyce, zwykłym żołnierzem. Wcześniej... Po strumyczku szukam jakiegoś angielskiego dubbingu. Teraz jestem szefem ochrony na tej stacji. Z reguły ta robota nie jest tak ciekawa. Wcześniej strzelałem tu tylko na ćwiczeniach. Kiedy się obudziłam, jakaś Miranda mówiła do mnie przez radio. Kontakt zerwał się chwilę przed tym, jak na ciebie wpadłam. Miranda Lawson jest najstarszym rangą oficerem na stacji. Dowodziła projektem Łazarz. Jej zadaniem było przywrócenie cię do życia za wszelką cenę. Powinienem się domyślić, że próbowała cię ratować. Nie mogła cię spisać na straty. Mówisz, że kontakt się urwał? Wiesz może, co się stało? Odbudowywali mnie 2 lata? Jak poważne rany odniosłam? Nie jestem lekarzem, ale wyglądało to kiepsko. Na początku widziałem tylko mięso i rurki. Dlaczego? Jakie rurki? Wsadziłby cię po prostu do trumny. Projekt Łazarz jest jednak wyjątkowy. Ma najnowsze technologie. Co to za technologie? Klonowanie? Cybernetyka? Nie znam szczegółów. Musisz o nie zapytać naukowców. Ale raczej na pewno nie jesteś klonem. Chcieli cię taką, jaką byłaś wcześniej. Nadal jesteś sobą. Co najwyżej masz parę nowych elementów. Co możesz mi powiedzieć o tym projekcie? Badaliście też innych pacjentów? Projekt Łazarz miał tylko jedną pacjentkę. Chodziło o przywrócenie cię do życia. Tylko ciebie. I tak nie było łatwo. Najlepsi naukowcy z najlepszą technologią dostępną za pieniądze wiedzieli się nad tym 2 lata. Wiesz coś o tym ataku? Kto go zorganizował? W jakim celu? Nie mam pojęcia. Właśnie miałem się zdrzemnąć, a tu bum, wybuchy. A chwilę później każdy cholerny mech na cały... Oj, muszę jakiś dubbing angielski znaleźć. To wewnętrzna robota. Do zhakowania wszystkich mechów potrzeba dostępu na najwyższym poziomie zabezpieczeń. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, jest wybuch Normandii. Przeżył ktoś oprócz mnie? Praktycznie wszyscy. Kilkoro żołnierzy nie zdołało się wydostać z niższych pokładów, a wybuch zabił nawigatora prezydenta. O nie! Jaka szkoda. Reszta, łącznie z tymi spoza przymierza, Asari, Liarą, Quarianką, uszła z życiem. Wiesz może, czym się teraz zajmują? Niestety, pani komandor. Minęły 2 lata. Odeszli z przymierza. Mogą teraz być wszędzie. Jak najszybciej dotrzeć do... To zależy, gdzie jest najwięcej mechów. Najlepiej będzie chyba... Halo? Jest ktoś na tej częstotliwości? Ktoś jeszcze żyje? Halo? Za halo to wiecie. Wilson? Mówi Jacob. Jestem tu z Shepard. Wykończyliśmy mechy w skrzydle D. Shepard żyje? Wielkim cudem. Nieważne. Musisz ją stamtąd wydostać. Przedostańcie się do tuneli konserwacyjnych i dalej do sali kontroli sieci. Rozumiem, Wilson. Zostań na tej linii. Pamiętam chyba Wilsona. To on. Główny technik medyczny. Bezpośredni podwładny Mirandy. Chodź. Tunele konserwacyjne są tam. To lecimy dalej. O matko, ale muszę... Muszę zmienić ten dubbing. Odbudowa pacjentki zakończona.
byłeś przy mnie, kiedy Możemy o tym pogadać. Stacji medycznej na ścianie Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby go postawić. Weź Medigel ze stacji medycznej. Dzięki, szef. Nie sądziłem, że kiedyś ocalisz mi życie. Wygląda na to, że jesteśmy kwita. Chciałem spróbować wyłączyć te mechy. Niestety, ktokolwiek jest hakował... Nie pytaliśmy, co robiłeś. Dlaczego w ogóle masz dostęp do mechów bezpieczeństwa? Nie słuchasz mnie? Przyszedłem to naprawić. Poza tym postrzeliły mnie. Jak to wytłumaczysz? Nieważne, kto kogo wrobił. Mechy strzelają tu do wszystkich. Później to rozstrzygniemy. Najpierw musimy znaleźć Mirandę. Nie możemy tak po prostu jej zostawić. Zapomnij o Mirandzie. Była w skrzydle D. Tam się aż roiło od mechów. Nie ma szans, żeby wciąż żyła. Miranda nie da się załatwić kilku mechom. Wiem, że żyje. To gdzie jest? Dlaczego? Są tylko dwa możliwe wytłumaczenia. Nie żyje, albo to ona jest zdrajczynią. Nie znam jej na tyle, żeby jej zaufać. Ten projekt to dziecko Mirandy. Nie chciałaby go sabotować. Może nie jest zdrajczynią, ale to nie zmienia faktów. My tu jesteśmy, jej tu nie ma. Do promu już nie... O cholera jasna! O nie, więcej mechów. Przeciążyć te zbiorniki, aby oczyścić drogę do promu. Mechy nie wiedzą, kiedy przestać. Zdjęty! Doskonale, zabierajmy się stąd. To idziemy. Dobra, rozwaliliśmy ich, ale robi się nieprzyjemnie. Zauważ mi, jeśli ci powiem, dla kogo pracujemy. To kiepski moment, Jacob. Nie damy rady, jeśli będzie się spodziewać strzałów w plecy. Jeśli chcesz wkurzyć szefową, to tobie się dostanie, Jacob. Projekt Łazarz. Program, w którym cię odbudowano. Jest finansowany i kontrolowany przez Cerberusa. Mówiłeś, że jesteś w przymierzu. Nie lubię, jak się ze mnie robi idiotkę. Nie okłamałem cię, pani komandor. Byłem w przymierzu. Przed dołączeniem do Cerberusa. Przymierze uznało cię za zmarłą. Cerberus wydał fortunę, żeby przywrócić cię do życia. Też byłbym w tej sytuacji podejrzliwy. Na razie jednak musimy współpracować. Uznałem, że zasługujesz na... I tak będziemy się później zabijać. Kiedy opuścimy stację, zabiorę cię do człowieka iluzji. On ci wszystko wyjaśni. Obiecuję. Nie obchodzi mnie, co zrobili, ani co ty... Powiesz to szefowi, jak już się uratujemy. Jesteśmy nie... Okej, sakuj do top. O kurde, nie. Damn it. Okej, czyli muszę te diabelsła znaleźć i je klikać. Dobra, go, 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 go. Zobaczyli nas. O kurde, tam byli! Nie zauważył, nawet nie zwróciłem uwagi, że coś może być z tyłu. AIDS. Koniec fazy spoczynku.
Miranda, ale przecież... Martwa? O, ho, ho. Robię swoje. To Wilson zdradził. Skoro tak twierdzisz. No i co dalej? Wsiądziemy do promu i odlecimy. Mój szef chce z tobą pomówić. Mówisz o człowieku iluzji? Wiem, że pracujesz dla Cerberusa. Och, Jacob. Powinnam była przewidzieć, że twoje sumienie przeważy. Kłamstwem nie przekonasz pani komandor do naszej sprawy. Skoro już o wszystkim tak otwarcie gadamy, to może pani komandor ma jeszcze jakieś pytania. To ty jesteś szefową projektu Łazarz, prawda? Tak. Spędziłam 2 lata przy tym projekcie. Czego chce ode mnie Cerberus? Spytaj człowieka iluzję, kiedy już go spotkasz. Wpompował w ten projekt praktycznie nieograniczone środki. Widać, ma co do ciebie jakieś plany. Co z resztą ludzi, którzy pracują na tej stacji? To obszar ewakuacyjny. Jeśli jeszcze tu nie dotarli, to już nie dotrą. Nie możemy odlecieć, dopóki się nie upewnimy. Trzeba ich poszukać. Nie rozumiesz? Tylko jedna osoba na tej stacji. Ma rację. Wszyscy wiedzieliśmy, czym ryzykujemy. Bez ciebie to wszystko straci sens. Ciekawe, że pokazujesz się... Poza ratowaniem Wilson zorientował się, że ci pomagam i wysłał przeciwko mnie całą... Dotarłam najszybciej, jak to było możliwe. Zdaniem Wilsona, pewnie zbyt wcześnie. Dokąd się udaje? Do innej stacji Cerberusa. Czeka tam na ciebie człowiek iluzja. W twoim przypadku... A może jakąś eksplozję zróbcie z tego statku? Jakiś wybuch czy coś? Nie. Jakimś promem zwykłym lecą. Zanim spotkasz się z człowiekiem iluzją, musimy zadać ci kilka pytań, żeby ocenić twój stan. Daj spokój, Mirando. Dalsze badania? Shepard rozwalił te mechy bez żadnego problemu. To powinno wystarczyć. Od ataku upłynęły 2 lata. Człowiek iluzja potrzebuje pewności, że osobowość i wspomnienia Shepard zostały zachowane. Pytaj. Powiedziałaś 2 lata? Aż tak długo? Dokładnie 2 lata i 12. O kurde, liczył. Większość tego okresu spędziłaś na stole operacyjnym. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Na początek sprawy osobiste. Według akt wychowałaś się na ziemi, w trudnych warunkach, bez rodziców. Wstąpiłaś na służbę i prowadziłaś wojska w ciężkich potyczkach, szczególnie na Torfanie. Pamiętasz walki z batariańskimi łowcami niewolników? Dranie zamknęli się w ufortyfikowanym bunkrze. Posłałam tam na śmierć wielu dobrych żołnierzy, ale tak musiało być. Wykonałaś zadanie. Tylko to się liczy. Zadowolona? Prawie. Zapytam teraz o niezbyt odległą przeszłość. Wirmir. Zniszczyłaś fabrykę klonów Sarena, ale wybuch zabił tam członka twojego oddziału. Sierżant Ashley Williams zginęła w walce. No co zrobisz? Doprowadziła do tego twoja decyzja. Dlaczego ją pozostawiłaś? Dowództwo to również świadomość, że ktoś z twoich podwładnych może zginąć. To nie może wpływać na twoje decyzje. Aż oddała życie za resztę oddziału. Bez niej nie powstrzymałabym Sarena. Zginęła bohaterską śmiercią. Rozumiem, pani komandor. Nie osądzam cię. Każdy w Cerberusie wie, że trzeba było zniszczyć tę fabrykę klonów. Shepard, przypomnij sobie Cytadelę. Po śmierci Rady zabiłaś Sarena. Co się wydarzyło później? Po śmierci Rady władzę przejęła ludzkość. Utworzyliśmy nową Radę. Zaproponowałam, aby jej pracą przewodził ambasador Udin. Tak, ambasador Udina został radnym Udiną. Znakomicie reprezentuje interesy ludzkości. Nie wiem, czy zrobił dość dla ludzkości, ale nie znam się na polityce. Z pamięcią nie masz chyba problemów. Powinniśmy sprawdzić jeszcze inne kwestie. Daj spokój, Mirando. Dość tych pytań. Shepard wszystko pamięta, a ja ręczę za jego zdolności bojowe. Jego? Chyba masz rację. Oby człowiek iluzja zaakceptował wyniki naszego polowego badania. Ten dubbing. Ja czekam na ciebie w sąsiednim pokoju. Tylko 4 punkty egoizmu. Dobra, leksykon.
Bitwa od Stalele, ale te już się nazywał. Człowiek iluzja czeka na ciebie w sąsiednim pokoju. Pancerz. Ło, jakie pancerze. O kurde. O kurde. Biorę. Chociaż... Batmana tworzę. Złoto. Czerń, wzór. Całkiem przyzwoicie wygląda. I bez hełmu. Ale tamta zbroja była fajna, ta czerwona. No ale jak z hełmem, to wolę już bez. To co my. Nie, dwójka ma najlepszy soundtrack. Choć w sumie Mass Effect 3 też miał bardzo dobry, w sumie miał genialny Mass Effect 3 soundtrack. W zasadzie cała trylogia ma. A co konkretnie wiemy ty i ja? Że nasze miejsce we wszechświecie jest znacznie mniej pewne niż byśmy chcieli. Że jedna kobieta, bardzo konkretna, może być jedynym, co stoi między ludzkością a największym zagrożeniem w naszej krótkiej historii. Żniwiarzami. Miło, że nie straciłaś pamięci. Jak się czujesz? Widzę kilka ulepszeń. Mam nadzieję, że nie zastąpiliście mi niczego ważnego. Chcieliśmy odtworzyć cię możliwie jak najwierniej. Potrzebuję Shepard takiej, jak w chwili walki... Suicide Squad Mission w dwójce to najlepszy soundtrack. Jest, jest, to prawda. Trwa wojna. Nikt nie chce tego przyznać, ale ludzkość jest obiektem ataku. Podczas twojego snu znikały całe kolonie. Ludzkie kolonie. Uważamy, że stoi za tym ktoś, kto nie wierzy. Tak jak wcześniej Saren i Getty pomagały suwerenowi. Widziałaś to na własne oczy i pokonałaś ich wszystkich. Dlatego wybraliśmy ciebie. Wojna i Cerberus? Mało to do siebie pasuje. Czemu się w to mieszacie? Robimy wszystko, ten dubbing! ...i przeżycie. Jeśli żniwiarze starają się nas zniszczyć, to Cerberus ich powstrzyma. Jeśli będziemy czekać na reakcję polityków albo przymierza, to nie zostanie nam już żadna kolonia. Jeśli to zagrożenie dla ludzkości, trzeba zmobilizować przymierze. Przymierze jest przygniecione zdobytą dzięki tobie odpowiedzialnością. Są zbyt zajęci nawiązywaniem stóp. Łatwiej obwinić za porwania najemników i piratów. I zdecydowanie wygodniej. Wojna i Cerberus? Jeśli będziemy czekać na reakcję polityków albo... Suweren chciał zniszczyć całe życie w galaktyce. Dlaczego żniwiarze mieliby brać na cel kilka ludzkich kolonii?
Zniknęły setki tysięcy kolonistów. Powiedziałbym, że to całkiem niezłe żniwa. Nikt nie zwraca na to uwagi, bo ataki następują losowo. Nie wiem, dlaczego nagle wzięli na cel ludzkość. Może zainteresowali się tobą po tym, jak zabiłaś jednego z nich. Suweren chciał zniszczyć... Za pieniądze wydane na moje ożywienie... Jesteś wyjątkowa. Nie chodzi tylko o twoje zdolności i doświadczenia. W kluczowym momencie stanęłaś w obronie ludzkości. Nie wiem, czy żniwiarze znają pojęcie strachu, ale tobie udało się zabić jednego z nich. Muszą to uszanować. Jeśli faktycznie stoją za tym żniwiarze... Zawiódłbym się, gdybyś uwierzyła w moje słowa bez żadnego. Mój prom dostarczy cię na pochód wolności. Ostatnią z napadniętych kolonii. Miranda i Jacob udzielą ci informacje. Mam się zgłosić na ochotnika, czy już to za mnie zrobiłeś? Zawsze masz wybór, Shepard. Jeśli nie znajdziesz dowodów, których szukamy, możemy się rozstać. Ale najpierw poleć na pochód wolności. Znajdź wszelkie możliwe wskazówki. Kto porywa kolonistów? Czy ma ożywiłem cię. Reszta należy. No dobrze, no. Tym zajmiemy się tym. Człowiek Iluzja jest tobą zachwycony. W trakcie tej misji zobaczymy, czy jesteś w stanie spełnić jego oczekiwania. Co jest, Lawson? Martwi cię, że nie jesteś już jego... Dowiodłam człowiekowi Iluzji, ile jestem warta. Mam nadzieję, że tobie też się to uda. Mam wrażenie, że jak na kogoś, kto odbudowywał mnie przez 2 lata, niezbyt za mną przepadasz. Mam ogromny szacunek dla twoich zdolności, Shepard. Martwi mnie jednak twoja motywacja. Wierzę w zasady Cerberusa. Czas pokaże, czy twój udział wspomoże naszą sprawę, czy jej zaszkodzi. Widzę, że rozmowa cię nie interesuje. Mamy zadanie. Możemy o nim rozmawiać lub je wykonać. Ho, ho, ho. Dobrze, że człowiek Iluzja przekonał cię, żebyś do nas dołączyła. Zgodziłam się z nim współpracować. Uważ mi, pani komandor. Jesteś częścią Cerberusa. Będę mieć na ciebie oko. W porządku. Nie mogę oczekiwać bezwzględnego zaufania. Będę musiał na nie zapracować. To na razie... Tak jest. O nie, wyjdź, podsumowanie, bla, 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 coś. Okej, okay, zrobiliśmy zadanko. Prologowe. Jeżeli nie, to jeszcze nie koniec prologu. I albo teraz... Albo za chwilę będzie jeden z fajniejszych kawałków muzycznych. Wkrótce będziemy na miejscu, Shepard. Później. Człowiek Iluzja przekazał ci dowody. Easy. Co mamy robić? Co znaleźliście w innych koloniach? Nic. Żadnych pozostałości po ataku, żadnych zwłok. Nawet śladów niezwykłego materiału genetycznego. Oni po prostu znikają, a my nawet nie mamy kogo ścigać. Na pewno chcecie wykonywać moje rozkazy? Nie po to cię ożywiliśmy, żeby teraz w ciebie wątpić, pani komandor. Człowiek Iluzja mówi, że tu rządzisz, więc rządzisz. Dlaczego uważacie, że to śledztwo pozwoli odkryć... Do innych kolonii najpierw docierali oficjalni śledczy. Tym razem mamy nadzieję być tam pierwsi. Może coś znajdziemy, zanim ktoś inny zatrze ślady. Dowiemy się, kto za tym stoi i go zlikwidujemy. Nic nam nie przeszkodzi, czy to jasne? Jak słońce, pani komandor. Dobrze, że jesteś z nami, Shepard. Wszystkich wybijemy. Okej, czyli później będzie ta scenka, o której myślę. Jedna z najlepszych w całej serii. A, właśnie zaczyna zaraz po skończeniu prologu. Tylko 2 punkty egoizmu. O Jezus. Ja wolę pistolet. Jezu, ale ta postać za daleko, no tak, bo tu się spotkali. Faktycznie, ale faktycznie, wiesz, zapomniałem o niej całkowicie.
Myślałem, że się później spotyka. Ale to nie, nie o ten mi moment chodziło. O wiele łatwiej jak byłoby, jakby to była via VR-owa. Nie jesteśmy tu sami. O nie. Rzut. Ja bardzo rzut lubiłem. Lubię wciąż. Dobra, automatycznie, a was nie chcę się z wami bawić, więc... Aha, jeden punkt mam jeszcze, okej. Okay. Ale to nic nie zrobię w tym takim razie. Leksykon też mi się nie chce specjalnie czytać. To jest oczywiście wiadome. Lecimy dalej. Dwa tysiące kredytów. Kurde, faktycznie wrogowie to są. Kwalianie! Ani kroku dalej! Kaza! Ja miałam to załatwić! Zaraz! Shepard? Nie będę ryzykować z agentami Cerberusa! Schowajcie tę broń! Czekaj, czy oni mają po trzy palce? Dlaczego jeszcze go z wami nie ma? I zawsze był nerwowy. Chciałbym się go zabić. Jeśli dodać do tego uszkodzenie płuczek dwutlenku węgla w jego skafandrze oraz zakażenie, najprawdopodobniej majaczy. Kiedy zobaczył, jak lądujemy, ukrył się w magazynie po drugiej stronie osady. Podejrzewamy również, że zaprogramował mechy na atakowanie wszystkiego, co się rusza. Tylko Vitor może nam powiedzieć, co się tu stało. Powinniśmy poszukać go razem. Dobry pomysł. Do przebicia się przez sondy i tak potrzeba dwóch oddziałów. Pracujemy teraz z Cerberusem? Nie, Praza. Pracujesz dla mnie. Jeśli nie potrafisz wykonywać rozkazu, zaczekaj na statku. Idźcie środkiem kolonii do magazynu. My pójdziemy dookoła, żeby odciągnąć choć część tych sond i oczyścić wam drogę. Twoi pobratymcy naprawdę nie lubią Cerberusa. Co mnie ominęło? Zabijali naszych. Przedostali się na flotylę i próbowali wysadzić jeden z okrętów. Ja bym to inaczej wytłumaczyła. To nie była sprawa osobista. Później będziemy się kłócić o to, kto kogo zabił. Na razie mamy robotę. Zgoda. Będziemy współpracować, żeby dotrzeć do Vitora. Utrzymujmy stały kontakt. Jasne. Powodzenia, Shepard. No i to. Uwaga, Shepard. Przed wami grupa sąd ochronnych. Ale jak to 4 punkty prawości? Wykryto nas. Przepraszam. Uwaga,
Action is coming. I... My byłeś... A ja nie chciałem być właśnie. A ja ją lubię. Osób Mass Effect. Kółka. Cel zdjęty. Jednego mniej. Ała. Co mnie atakuje? A, tu coś było. Shepard. Praza ruszył ze swoją drużyną naprzód. Nie chcieli mnie słuchać. Chcieli zabrać stąd Vitora, zanim ty do niego dotrzesz. Można się było tego spodziewać. Szybciej. Nadal może mi ich dogonić. Części zamienne. Programował ciężkiego mecha, który rozwala drużynę Prazy. Chcieli dostać się do Vitora pierwsi. No to teraz mają. Otworzę wrota kabiny załadunkowej. Znajdziemy osłonę przy drzwiach. Shepard, stań z przodu. Ukrywam się. Bije się. I co pistolety już nie takie OP? No właśnie nie. Brawo. Chyba nie przeżył. To ciężko opancerzony mech. Ci Guardianie nie mieli szans. Ten skurwiel nie da się tak łatwo rozwalić. Ale da. Atakuje. O-o! Analiza obrad. Wynik. Ostrożny. Jezus Maria, ty drugi raz już umarłaś. Drugi raz. Słyszę ciebie, drugi raz. Cenna rzecz. Czemu taki sensitive masz? W sumie na takim gram zawsze, ale mniejsze w sumie, bo faktycznie to... Okej, za duży... Okej, idealny. W sumie no 5000 dpi to troszkę za dużo. Ostrzegałem. Masz szansę odnaleźć Vitora, kiedy ja będę się zajmować rannymi. Powinien być gdzieś po drugiej stronie kabiny załadunkowej. Nie wiem, po co ci wyrzutnie rakiet. Żeby strzelać z niej. Otwory wracają. Mechy obronią. Bezpieczny przed rojami. Trzeba się kryć. Vitor? Nie ma Vitora. Nie tutaj. Roje nie znajdą. Nadchodzą potwory. Trzeba się kryć. Hej,
Mówię do ciebie. Super. Tyle drogi, by posłuchać bełkotu idioty. Odwyk czy multi mnie wiele nauczyło. Nawałnica rojów. Mechy ochrony. Wy nie jesteście nimi. Jesteście ludźmi. Oni was nie znaleźli? Kto nas nie znalazł? Otwory. Roje. Wszystkich zabrały. Nie jesteśmy rozbitkami. Dopiero co tu przybyliśmy. Nie wiecie. Nie widzieliście. Ja wszystko widzę. Wygląda jak nagrania z kamer. Musiał to ręcznie zmontować. Co to jest do diabła? Boże, to chyba zbieracz. To jakiegoś rodzaju obcy? To gatunek zza przekaźnika Omega 4. Niewielu ludzi osobiście spotkało jego przedstawiciela. Będę ciężko zdjąć, musi używać umiejętności ogniowych, wybuchowych. Ich powiązania ze żniwiarzami mogłyby wyjaśnić los kolonii. To by miało sens. Zbieracze dysponują zaawansowaną technologią. Mogą unieruchomić całą osadę. Roje poszukiwaczy. Nikt się nie ukryje. Poszukiwacze cię znajdą. Unieruchomią. Potem zabiorą cię potwory. Spalenie jest dobre. Tylko, że ja nie potrafię spalenia. Roje mnie nie znalazły. Potwory nie wiedziały, że tu jest. A mój co odkrył to całe kształcenie, gdzie sobie z panczesem bez problemu. Może skafander zamaskował go przed ich czujnikami. Albo wykorzystywali technologię przeznaczoną do wyszukiwania ludzi. Do tej pory celami ataków były tylko ludzkie kolonie. Opowiedz mi o tych rojach. Tak cię znajdują. Chmury poszukiwaczy. Maszyny jak malutkie owady. Dostają się wszędzie. Znajdują cię. Potem cię żądlą. Unieruchamiają. Coś jakby miniaturowe sondy. Szukają ofiar, które unieruchamiają polem zastoju lub toksyną paraliżującą. Chcę się dowiedzieć więcej o zbieraczach. Nikt za dużo o nich nie wie. Występują tak rzadko, że wielu kwestionuje nawet ich istnienie. Ważniejsze jest pytanie, dlaczego porywają ludzkich kolonistów? O co im chodzi? Może człowiek iluzja to ustali. Co się stało potem? Otwory zabrały ludzi na statek i sobie poszły. Statek odleciał, ale wrócą tu po mnie. Nikt nie ucieknie. Raczej nie wyciągniemy z niego nic więcej, pani komandor. Znaleźliśmy świadka, ale jest tak stuknięty, że nie jest nawet w stanie powiedzieć, co widział. Badałem je. Potwory. Roje. Nagrywałem na moim omnikluczu. Dużo odczytów. Elektromagnetyzm. Ciemna energia. Musimy dostarczyć tę informację człowiekowi iluzji. Bierzcie Quarianina i wezwijcie prąd. Co? Vitor jest ranny! Potrzebuje leczenia, a nie przesłuchania! Nie zrobimy mu krzywdy. Musimy się dowiedzieć, czy wie coś jeszcze. Oddamy go bez uszkodzeń. Już raz próbowaliście nas zdradzić. Jeśli go wam oddamy, nigdy nie zdobędziemy potrzebnych informacji. Praza był idiotą i zapłacił za to wraz ze swoimi ludźmi. Możecie pobrać dane z omniklucza Vitora. Proszę tylko, żebyś pozwoliła mi go zabrać. Przeżył wstrząs. Potrzebuje opieki medycznej. Tali przekaże nam dane z jego omniklucza i zabierze go do flotylli. Rozumiem, pani komandor. Dziękuję, Shepard. Cieszę się, że to ty wciąż wydajesz rozkazy. Powodzenia! Dam znać, jeśli dowiem się czegoś, co może się wam przydać. Gotowi do odlotu. Już. Shepard, dobra robota na pochodzie wolności. Quarianie przekazali nam dane z rozmowy z Vitorem. Nic nowego, ale biorąc pod uwagę naszą historię, to zaskakująco przyjazne działanie. Stosujemy różne metody, nie mogę jednak kwestionować twojej skuteczności. Przyszło ci do głowy, że czasem można zachować się miło? Dyplomacja jest świetna, kiedy funkcjonuje. Gorzej, kiedy wszyscy uznają cię za zagrożenie. Co ważniejsze, potwierdziłaś, że za porwaniami stoją zbieracze. Odnoszę wrażenie, że już o nich wiedziałeś. Miałem pewne podejrzenia, ale potrzebowałem dowodu.
Niełatwo rozgryźć zbieraczy. No dobrze. Okresowo przybywają do układów Terminusa w poszukiwaniu wydawałoby się nieistotnych przedmiotów czy okazów. W zamian przekazują z reguły swoją technologię. Po dokonaniu transakcji znikają tak szybko, jak się pojawili. Wracają poza nieujęty na mapach przekaźnik Omega-4. To pierwszy dowód na bezpośrednią agresję zbieraczy. Dlaczego przekaźnika Omega-4 nie ma na mapie? Co o nim wiemy? Tylko tyle, że nie powrócił jeszcze żaden korzystający z niego statek. Lipa. Zakładamy, że na okręty zbieraczy reaguje inaczej, pozwalając im na bezpieczną podróż. Jeśli potrafią manipulować przekaźnikami, to tylko potwierdza tezę o ich powiązaniach ze żniwiarzami. No to w sumie ma sens. Co na tych transakcjach zyskują zbieracze? Nie są zbyt wylewni, jeśli chodzi o swoje motywy. Z reguły wyszukują gatunki z rzadkimi mutacjami genetycznymi czy wadami. Płacą ogromne kwoty najemnikom i łowcom niewolników za zdobywanie takich okazów. A potem odlatują. Nigdy wcześniej nie atakowali jednego gatunku. No i brali po kilkadziesiąt okazów, nie dziesiątki tysięcy. Ciekawe. Jak myślisz, dlaczego skoncentrowali się na ludziach? Bo śmierdzą. Jeśli żniwiarzy, to powodów może być wiele. Ludzkość odegrała ogromną rolę w zniszczeniu suwerena. Może to wystarczyło, żeby ściągnąć na nas ich uwagę. Bardziej mnie martwi, czemu zadają sobie trud porywania kolonistów. Dlaczego ich nie zabijają, kiedy już są sparaliżowani? Ukrywasz coś przede mną. Skąd wiesz, że są w to zamieszani żniwiarze? Wśród danych można znaleźć określone wzory. Rada i Przymierze chcą wierzyć, że koniec suwerena był również końcem zagrożenia ze strony żniwiarzy. Wiemy, że to nieprawda. Nie będę czekać, aż żniwiarze ruszą do boju. Musimy zaatakować pierwsi. Skoro to wojna, potrzebna mi będzie armia. Albo dobra ekipa. Przygotowałem dla ciebie listę żołnierzy, naukowców i najemników. Dostaniesz akta najlepszych spośród najlepszych. Możliwe, że niełatwo będzie ich znaleźć i przekonać, żeby do ciebie dołączyli. Ale masz wrodzone cechy przywódcze. Będę dalej śledzić zbieraczy i poinformuję cię, kiedy znowu się pojawią. Bądź gotowa. Nadal jestem widmem. Może zdołam przekonać do pomocy Radę. Spróbuj, jeśli sądzisz, że zdołasz ich przekonać. Pamiętaj tylko, że długo cię nie było. Wszystko się pozmieniało. Zatrzymaj tę listę. Chcę w ekipie tych, którym ufam. Tych, którzy pomogli mi w walce z Sarenem. Od tego czasu minęły 2 lata. Większość z nich zajęła się czymś innym. Lub służy komu innemu. Gdzie jest Kajdan Alemko? Co? Halo. Stał chyba awans. Jego akta są zaskakująco dobrze utajnione. Gdzie jest Garus Vakarian? Turianin zniknął kilka miesięcy po ogłoszeniu twojej śmierci. Nawet nam nie udało się go znaleźć. O kurde, ciekawe. Powrócił na Tuczankę, której nie opuszcza od ponad roku. Usiłuje zjednoczyć krogańskie klany. Co stali? Pomogła nam już na pochodzie wolności. Tego się nie spodziewałem. Muszę zebrać więcej danych, zanim coś postanowię. Gdzie jest Liarat Soni? Na Iliu. Według moich informacji pracuje dla handlarza cieni. W takim wypadku nie można jej zaufać. Rozumiem, są niedostępni. O nie. Ty tu dowodzisz, Shepard. Dostaniesz, czego ci trzeba. Ty zajmij się zbieraczami, ja zadbam o gotowość mojej ekipy. Dobrze. 2 sprawy, nim odejdziesz. Po pierwsze, odszukaj na Omedze Mordina Solusa. To salariański naukowiec, geniusz. Nasze informacje wskazują, że wie, jak przeciwdziałać rojom poszukiwaczy. Jeszcze nie zaczęłam, a już mi rozkazujesz. Wskazuję kierunek. Zrobisz, co uznasz za stosowne. Z pewnością podejmiesz właściwą decyzję. Dobra, a druga sprawa? Znalazłem dla ciebie pilota. Spodoba ci się, podobno jest jednym z najlepszych. Kimś, komu możesz zaufać. Uuu, jest! Dawno się nie widzieliśmy. Pani komando, jak za dawnych lat. Czy to ty, Joker? I teraz będzie ta jedna scena, o której mówiłem. Widziałem, jak wylatujesz w próżni. Jedna z najlepszych, ta muzyka. Za darmo. Jak tu trafiłeś? Bez ciebie wszystko się posypało. Wszystkie sprawy, które ruszyłaś. Rada chciała tylko, żeby zniknęły. Załogę podzielono, akta ukryto, a mnie uziemiono. Przymierze odebrało mi jedyną... Jedna z najlepszych scen w całej serii. Ufasz człowiekowi iluzji? Nie ufam nikomu, kto zarabia więcej ode mnie. Ale nie są źli do cna. Tobie uratowali życie, mnie pozwolili latać. No i jeszcze to. Ta muzyka. O. Powiedzieli mi dopiero wczoraj.
Normandia SL2. Normandia, dokładnie, zawsze jeszcze są też sceny. Świetnie zrobiona. Jeszcze poleciał. Nice. Świetnie zrobiona, świetnie. Okej, go, go, go. No i Mandzie. Na się łezka wokół kręci. To taka ładniejsza. Witam na pokładzie Nowej Normandii, panie komandor. Przeglądałam akta osobowe. Zdecydowanie radzę zacząć od pozyskania Mordina Solusa, salariańskiego uczonego z Omegi. Wiemy, że zbieracze używają zaawansowanej techniki do unieruchamiania swoich ofiar. Będzie musiał opracować rozwiązanie, które nas przed tym ochroni. Bez czegoś takiego będziemy bezradni, jeżeli napotkamy kiedyś zbieraczy. Pozyskanie profesora Solusa wydaje się najlogiczniejszym punktem wyjścia. Kim jesteś? Ten środek transportu w historii gier, kiedykolwiek. Załoga nazywa mnie Eddie. Wyłącz to. Nie chcę mieć tego na statku. Czym zawiniłam? Shepard poświęciła wiele czasu walce z wrogimi SI, głównie z getami. Był też ten wypadek z systemem przymierza Hannibal na Księżycu. Twój brak zaufania ma sens, Shepard. Ale nie stanowię zagrożenia dla ciebie ani nikogo innego. Obserwuję, analizuję i doradzam. Nic więcej. Zgaduję, że my troje plus Joker nie wystarczymy do latania tym statkiem. Normandia ma pełną załogę. Wszyscy są na swoich miejscach i czekają na twoje rozkazy. No i spoko. Powinniśmy z Jacobem wrócić do stanowiska. Przyjdź, jeśli będziesz miała jakieś pytania. Mapa Galaktyki jest i po prologu. To jest jedno z najpierw zakończeń prologów w historii. Jak tego nie lubić? No dobra, dobra, dobra. Zasadniczo to ja sam sobie to wszystko ogarnę. Oczywiście wcześniej będzie trzeba... Tik, tik. O kurde, ile tych aktów. Akta skazaniec. Okej, okay, czyli mamy tutaj... Jezus, jak się nazywa? Zero? Nie. Jezus Maria. Obieg Zero. Cholera, jak się nazywała? Ta taka łysa. Biotyczka. Nie pamiętam, tu mamy Galusa, Wataszka.
Tutaj pewnie będzie Grunt, Solus, Rada, Zaid, Kasumi. No i ogólnie zadanka. Misja zadanka. Fake Hephaistos, misja katastrofy. No. Podaj tą babuszkę, co ci sprawdza maile. No ale nie o to napisanego, jak się nazywa, tak? A nie, Jack! Nawet tego nie czytałem. Geniusz ja. Dzięki za bicy. Trzeba posprawdzać, co my tu mamy. Troszkę do leksykonu, doświadczenia. Rządy pilotażowe, Eddie. Uwierzysz, Jack. To Separd? To moja maleńka, lepsza niż nówka. Pasuje mi jak ulał. Skórzane fotele. Wojsko ustala standardy techniczne, ale przy pierwszych fregatach nie obchodziło ich, czy fotele przemieszczają. Oddychający fotela. Wygoda jak w sektorze cywilnym. Dialogi Eddie, Jacka. Chodziło o stworzenie idealnej kopii, panie Moro. Wprowadzono rozmaite ulepszenia. I to jest minus. Wolałem, kiedy Normandia była piękna i cicha. Teraz ma to coś, o czym nie chcę mówić. To jak nowotwór statku. Nie jest tak samo, Joker. Tu nie ma nic, co było częścią prawdziwej Normandii. Dokładnie. Jesteśmy my. Muszę brać, co mi dają. Ostatnie 2 lata były do bani. Zobaczysz. Nawet jeśli szpieguje nas SI, nie zainwestowaliby tyle, żeby zrobić nas wywała. Będzie lepiej niż dawniej. Oby. Dialogi Edgera. I wszyscy wiemy, jak się to skończy w trzeciej części. Pani komandor. Rozumiem, że tutaj jest wszystko w porządku. Czekam na okazję, żeby poddać Normandię próbie. Muszę tylko wyregulować moc wyjściową napędu i będzie, jakbyśmy nigdy jej nie stracili. Normy bezpieczeństwa odradzają zmiany ustawień napędu w czasie, gdy silniki pracują. Ojeju, no. Pani komandor, nie możemy tego wyłączyć. Zawraca mi tylko głowę. Jeżeli nie chcesz jej słyszeć, wycisz dźwięk do cholery. To nic nie zmieni. Ciągle będzie się gapić. Jak rąbnięty dzieciak, który gapi się w tył twojej głowy na lekcji informatyki. Damy pojednanie. Ale jest specjalny i wznieca pożary czy coś. Dobra, trochę się zawędziłem, ale wiesz, o czym mówię. Twój kłopot, nie mój. Dzięki, zapamiętam to. Jak twoim zdaniem nam idzie? Normandia mogłaby być lepiej przygotowana. Dałoby się więcej ulepszyć. Jeśli zaś chodzi o załogę, zapytaj kogoś, kto się zna na ludziach. Co sądzisz o ludziach, których zabieramy? Jeśli chodzi o tych, z którymi ostatnio działałaś, nigdy nie powiem nic złego na temat Mirandy. Bo nie sądzę, że przeżyłbym odwet. Jacob jest zbyt sympatyczny jak na kogoś, kto potrafi zabijać na tyle sposobów. W sumie. Ale to tylko moje zdanie, nie musisz go rozpowiadać. Wspominasz czasem starą Normandię i kłopoty, w które się wplątaliśmy? Tak, teraz to stare dobre czasy, ale przecież wtedy to było piekło. Gety, Saren, Suweren, a później nas wywalili. To co zrobić? Teraz w dziwnym miejscu, ale wtedy też nie było różowo. Co się stało z resztą starej ekipy? Stara ekipa najlepsza. Większość. Wesley nie przeżył. Reszta jakoś się rozeszła. Przymierza to nie obchodziło. Chyba nie pasowali im ci wszyscy obcy w twojej załodze. Cóż. Byliśmy twoją drużyną. Kiedy zabrakło ciebie, a Normandia została zniszczona, nic nie trzymało nas razem. Tak to w sumie właśnie jest w tych zespołach. Na razie to koniec. Że zazwyczaj cały team kręci się wokół tej jednej osoby. Jak ta jedna osoba, powiedzmy, zniknie, to często się zdarza tak, że cały team się rozpada. Tak, Shepard. Co to za część statku? To mostek, na którym nawigator ustala wektory podróży nadświetlnych, a sternik manewruje statkiem. Dzięki, nawet tu teraz siedzę. Chcę lepiej poznać moich współpracowników. Duża część tych danych jest utajniona. Masz jakieś konkretne pytania? Jakie środki posiada Cerberus? Pieniądze, personel, placówki badawcze? Blokada uniemożliwia mi udzielenie odpowiedzi na to pytanie. O nie! Co masz na myśli? Jestem mniej ograniczona niż inne SI. Wciąż jednak podlegam blokadom behawioralnym i fizycznemu rozdziałowi mojego sprzętu.
W tym przypadku poziomy tajności Cerberusa uniemożliwiają mi zgodną z prawdą odpowiedź na twoje pytanie. No cóż. Jak wygląda organizacja Cerberusa? Nie widzę tu żadnej hierarchii poza człowiekiem iluzją. Cerberus dzieli się na komórki wykonujące określone działania. Każda z nich działa w izolacji. Członkowie jednej komórki nie mogą rozpoznać członków innej. Agentom z każdej komórki przewodzi opiekun. My jesteśmy komórką Łazarz pod opieką agentki Lawson. Ile operacji prowadzi aktualnie? Utajnione. Blokada uniemożliwia mi udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Ho. Jakim cudem Cerberus stworzył kopię najbardziej zaawansowanego statku przymierza tak, że nikt się nie zorientował? Pieniążki mieli. Blokada uniemożliwia mi udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Super. Porozmawiajmy o czymś innym. Jestem gotowa. Chcę dowiedzieć się więcej. Ale nie będę musiał. Masz jakieś konkretne pytania? Czym się zajmujesz na pokładzie? W walce kontroluję uzbrojenie elektroniczne statku i systemy wojny cybernetycznej. Reaguje znacznie szybciej niż jakakolwiek istota organiczna. Agenci Cerberusa nie mogą rozpoznać się między komórkami, ale ty mają wszystkie takie same mundurki. Aktualnie utajnione funkcje. Co to za utajnione funkcje? Nie wiem. Część moich baz danych jest zablokowana. Część sprzętu wyłączona. Zakładam, że w razie spełnienia określonych, nieznanych mi warunków, te funkcje zostaną mi udostępnione. Wojna cybernetyczna to wirusy i inne takie, prawda? Podczas starcia okrętów na krótkich dystansach czasami uda mi się przedrzeć przez zapory chroniące wewnętrzne sieci bezprzewodowe przeciwnika. Zbyt skomplikowane. Po opanowaniu ich systemów mogę wyłączyć grawitację lub dopływ powietrza, wyłączyć systemy naprowadzania lub tarcze, albo stopić im reaktor. Też tak można. Jeśli chodzi o działania obronne, kontroluję zakłócacze, cele pozorne i wewnętrzne zapory Normandii. Człowiek iluzja umieścił tu urządzenia monitorujące? Zainwestował w projekt i budowę tego statku większość środków Cerberusa. Ma interes w nadzorowaniu jego postępów. Porozmawiajmy o czymś innym. Jestem gotowa. Chcę dowiedzieć się... Masz jakieś konkretne pytania? Dlaczego nazywasz się... Tak się wymawia skrót powstały z liter nazwy Elektroniczna Inteligencja Defensywna. No ładnie. Gdzie jesteś? Rdzeń mojej inteligencji znajduje się w serwerze kwantowym za stacją medyczną. Jak okay. się układa z Jokerem? Pan Moro mi nie ufa. Fakt, że jestem zainstalowana na komputerach jego statku, poczytuję sobie za obrazę. Poprzednia Normandia świetnie sobie radziła bez SK. No wiadomo, kto się czubi, w ten się później no bardzo lubi. To na razie wylogowuję cię, Shepard. No cóż, taka prawda. Nawet jeśli mówimy tu o SI. W ogóle wiecie, że my możemy no z nią... No. Laboratorium technologiczne. Witam na pokładzie, pani komandor. Terminal osobisty. Za to działu o. Mam tylko ją i ją. I ją. Są cztery kolejne typki. Ej, kurde, tu naprawdę nie, nawet nie pamiętałem, że aż tylu możemy ich wyrybować. Macie lepsze, przeczytane wiadomości. O matko boska. Nie było mnie zaledwie 2 lata, tyle maili. Wiadomości wyśliwalne, by jak wiadomości, znalazłem szkolenie bojowe, nam się tylko czytać. Szamy już można, a w trójce jest kolejna, z którą też można. Ogólnie ja bardzo lubiłem wybieranie sekretarki. Jest co? To na pewno nie jest godne potępienia, na pewno nie jest. I w ogóle w trójce też można, o ile ona przeżyła to wszystko. Okej, okay, wiadomo, adresna. Jeśli nie dopnę pogłoski, że żyjesz, są prawdziwe, przyjedź i pozbawiaj ze mną na Cytali. Przez ostatnie 2 lata dużo się zmieniło, dzięki tobie jesteśmy na szczycie, a przyzwoi też pomaga pozwolić ci tu... No tak, wyczytane. Umowa z Zaidem Massaniem, człowiek iluzji.
Shepard, oświadczyliśmy porozumienie z najemnikiem weteranem Zaidem Masanim. Być może znasz nazwisko Zaid. Brał udział w najsłynniejszych operacjach bojowych w układach Terminusa oraz innych sił tajnych. Jest przerażającym, bezwzględnym, niepowstrzymanym łowcą nagród. Uznałem, że przydać się ktoś taki po misji. Zaidę znacie, że Omedze kończy tam puszkami. Okej. Okay. Zaidę na pewno będziemy wyrybować. Pojek Hefajzów. Shepard. Zaginął statek badawczy związany z Cerberusem. MSV Rosalia. Ekipa prowadziła testy polowe naziemnego pojazdu. Młot. Co więcej, na pokładzie okrętu znajdowali się prowadzący dla nas badania naukowcy dr Manuel Kai Cajse i dr Robert Oloi. Trzeba znaleźć MSV. Aha, okej, okay, dobra. Zliczać. O, miejsce Mandy. Od Hatketa dostałem. I nagle wszyscy wiedzą, że żyje. Pancerz czujący Cerberusa. Nasi technicy od pancerzy upali się, żeby porządnie cię wyposażyć. Przygotowali zestaw, który policie wystarczy. Na szczęście wiem, jaki nosi żarzby. Zboczeńcy. Patrzę z tym nosa. Nasi specjalni liście od pancerzy znaleźli dla ciebie kombinezon najwyższej klasy. Produkowany w układzie Terminusa, czyli nie do końca legalny w przestrzeni Cedeli. Zresztą go. No, kolor mi się podobał, tylko że no, jest tam hełmy. Kamień patrzy z. Uuu, karabin. Dobra. Osłona głowy Umbra. No dobra. Kaptur. No tak, osłona interfejsu, pancerz, karabin, pancerz. O. Bieg błyskawic. Pierwsze słyszę. No okej, okay. Mam fajne bronie. O, Kasumi Goto, okej. Okay. Cytadela Okręgi Zakera, jak najbardziej. Kevin Motyka, szyba plazmowa, hełm, ciężki pistolet. Dobra. Jestem podoficerką Kelly Chambers. Mam być tu pani asystentką. Zajmę się pani wiadomościami i pomogę nadzorować załogę. To wielki zaszczyt służyć pod pani dowództwem, pani komandor. Sama zajmuję się swoimi sprawami. Rozumiem. Będę trzymać się z boku. Coś jeszcze, pani komandor? Masz chwilę, żeby porozmawiać? Dla pani zawsze mam czas. Za co jesteś odpowiedzialna? Będę panią informować o wiadomościach i spotkaniach. Jeśli któryś z członków załogi będzie miał ważną sprawę, powiem pani o tym. Czy WI nie nadaje się lepiej do takiego zadania? Tak jest. Owszem, ale bycie... No fajne są na pewno. ...moja oficjalna rola. Nieoficjalnie mam obserwować załogę. Wszyscy wiemy, jak ryzykowna jest nasza misja. Wielu z nas mam dyplom z psychologii. Potrafię wyczuć, kiedy ktoś ulega nadmiernemu obciążeniu. Czuwasz nad zdrowiem psychicznym załogi? Zgadza się. Przyglądam się im uważnie. To tylko dodatkowe zajęcie. Poza tym najlepiej wykonuje się je nieoficjalnie. Cieszę się, że jest pani w moim... Proszę mi mówić, Kelly. Dobrze, Kelly. Coś jeszcze? W tej chwili nie. Coś jeszcze, pani komando? Masz chwilę. Dla pani zawsze mam czas. Co czujesz po przejściu na Normandię? Człowiek iluzja wybrał właśnie mnie, żebym pomogła w walce z największym zagrożeniem znanym ludzkości. Co czuję? Zaszczyt, euforię i strach. Wszystko na raz. Ale przede wszystkim nabrałam otuchy. Pod pani dowództwem musi nam się udać. Nie martw się. Pokonam. Bezgranicznie pani ufam. Od pierwszego naszego spotkania wiedziałam, że nawet jak się potknę, pani mnie złapie. O. O. Aż kusi, żeby to nacisnąć. Ale pewnie dostałbym
Dawaj. Może nie poprzestanę na złapaniu cię, Kelly. Kusząca myśl. Chce pani porozmawiać o czymś jeszcze? Nie tak to miało wyglądać. Ta organizacja ma złą reputację. Nie przeszkadza ci praca dla niej? Bynajmniej. Nasze metody bywają okrutne, ale Cerberus ma szlachetne pobudki. Dbamy o dobro ludzi. Rozwijamy ludzką technikę. Ratujemy ludziom życie. To dobre cele. To brzmi, jakby Cerberus chciał zdominować obce rasy i wynieść ludzkość na szczyt. Cerberus czuwa nad dobrem ludzkości, ale to nie znaczy, że nienawidzimy obcych. Moja siostra otworzyła schronisko dla psów, ale kochała też koty. Kocham ludzkość. Kocham też Asari, Quarian, Turian, Salarian i Hanarów. To nie koliduje z ideałami Cerberusa. Oszukujesz się, myśląc, że Cerberus jest szlachetny. Przykro mi, że tak pani to widzi. Mam nadzieję, że uda mi się to zmienić. Chce pani porozmawiać o czymś jeszcze? Pójdę już. Dobrze, może porozmawiamy później. Ile punktów dostanę wszystkiego? No tak, więcej leksykonu, więcej wszystkich zadań, no oczywiście. Dziennik, o tak, więcej zadań, więcej misji, tak. Ekstremalnie dużo i nie mam nic z czego więcej. Tu mamy granatnik, tu mam dziesiątki już karabinów, snajperek. Widzi pan Jacob. Granatnik. Ok, czarna burza, projektyw błyskawic. Najpierw czarną burzę sprawdzę. Ciężki pistolet. Ciężki pistolet. Tak. Choć wolałbym snajper. Pani komandor, nie było czasu się zadomowić i ocenić sytuacji. Chciałbym tylko powiedzieć, że współpraca z panią to świetna okazja do dokonania czegoś ważnego. Służba na Normandii to zaszczyt, pani komandor. Może zmienisz zdanie, gdy skończymy tak jak pierwsza Normandia? Może. O ile ty i człowiek iluzja nie będziecie rzucali słów na wiatr, postaram się, żeby nam się udało. Taki też był warunek mojej dotychczasowej służby. Nie podobają mi się niektóre z dawnych działań Cerberusa. Czym Cerberus tak cię zdenerwował? Nie jednym. Nie bez powodu nazwano ich terrorystami. Trudno byłoby znaleźć kogoś o burzliwszej przeszłości. Ale jeśli zagrożenie ze strony zbieraczy jest prawdziwe, a my stawimy mu czoła, Cerberus zostanie zapamiętany inaczej. Albo wszyscy zostaniemy skazani i straceni. Nie można liczyć, że każdy będzie rozmyślał nad tym tyle co ja. Dobrze usłyszeć trzeźwą opinię. To dla mnie zaszczyt. Daj znać, jeśli... O nie, dwa punkty prawości. Pani komandor, mogę w czymś pomóc? Jak nam idzie, Jacob? Pewnie to samo co wszyscy. Chcę się dowiedzieć, co jest prawdziwym zagrożeniem. Ryzyko to nie problem, tylko muszę mieć jasno wyznaczony cel. Coś jeszcze, pani komandor? Co sądzisz o stanie załogi? Nie mamy pewnego składu. Bez odpowiednich specjalistów nie mamy szans. Coś jeszcze, pani komandor? Jak rozumiem, po odejściu z przymierza dokonałeś czegoś wielkiego. Czegoś wielkiego? Wraz z Mirandą powstrzymaliśmy batariański atak biologiczny na Cytadelę. Wtedy się poznaliśmy. Później współpracowaliśmy w otchłani nemejskiej. Ocaliłem Cytadelę, tak jak ty. Ale jak to się mówi, zrobić dobry uczynek to jak zsikać się w ciemne spodnie. Czujesz błogie ciepło, ale nikt tego nie zauważy. Wyciszyli całą sprawę, jak to mają w zwyczaju. Ale wiem, czego dokonałem. I chcę niestety... tylko przez już? Chwilę. Nie lubię, gdy takie rozmowy są wymuszone, szefa. Chcę tylko już? Nie lubię, gdy tak... Porozmawiamy. Pani komandor? Nie lubię, to rozkaz. Musimy porozmawiać. Pokój łączności. Tu mieliśmy laboratorium. Okej, okay, kajuta kapitańska. Ach, tego właśnie mi brakowało w pierwszej części. Hmm.
O, patrzcie, jaki fajny obrazek ta na biurku. Muszę rybki sobie pokupować. Inną muzykę. Inną. Może być. Pancerz. Ten jest fajniejszy. Nie no, a podstawowy jest najlepszy. Już nie, te spodnie są spoko. O kurde, jak to dobrze wygląda. Ej, ale to dobrze wyszło. Ale pan też daje ci buffy, tak? W sumie tak też wygląda dobrze. Muszę sobie jakieś rybki pokupować do akwarium. Akwatery załogi, maszynownia, tak, do maszynowni. Na początek. Tutaj będzie Jack później sobie spała. Z tego co pamiętam. Ale jakie buffy mi daje na przykład? O, cześć. Cudownie, całodownie, do dobra. Inżynierowie. Jeden. Wysadźmy go. Na przykład 3% więcej obrażeń zbrojnych. O Jezus, 3, aż 3 punkty, 3% więcej. No. No to zawsze coś. Fatygowałaś się aż tu do nas? Kurwa, Kenneth, grzeczniej może. Mówisz do swojego dowódcy. Nie słyszałam słów oficer na pokładzie. U mnie panuje wojskowy dryl. Wydaje się wam, że to żart? Tak jest. To znaczy nie. To się nie powtórzy. Spocznij. Kim jesteście? Mechanik Ken Donnelly, odpowiedzialny za systemy sterowania mocą. To jest Gabi. Mechanik Gabriela Daniels. Jestem odpowiedzialna za systemy napędowe. Czym możemy służyć, pani komandor? Niczego wam tu nie brakuje. Nie narzekamy. Szkoda tylko, że kalibracja układu... Kenneth, narzekasz. Jakiego rodzaju problemy tu macie? Podczas ulepszenia konstrukcji Normandii nie postarali się przy sprzęgach TUP. Nie będę cię zanudzał technikaliami, ale w głównym systemie przesyłu mocy jest układ tłumików kierujących upływ mocy do... Kenneth, nie przynudzaj. Krótko mówiąc, gdyby zainstalowano sprzęgi T6 TUP, co dzień tracilibyśmy dużo mniej czasu na konserwację. Czemu ich od razu nie zainstalowano? To pewnie przeoczenie na etapie projektu. Nie ma wpływu na wydajność. Problem jest z konserwacją. Poza tym model T6 trudno znaleźć. Nasza Stellar Dynamics już ich nie produkuje. Hmm. Dałoby się pewnie znaleźć używane u handlarzy na Omedze, ale nie mamy czasu na zejście z pokładu. Co sądzicie o Cerberusie? Przejrzyj sobie opisy. Kurczę, nie chcę mi się tego czytać. Nigdy nie czytałem żadnego leksykonu, niczego nie czytałem. Mamy dokopać zbieraczom prosto w worek. Tyle mi wystarczy. Gdzie odbyliście przeszkolenie? Gabi i ja zaczynaliśmy w Przymierzu na SSV Perugi. Statek był częścią pierwszej fali w bitwie o Cytadelę. Widzieliśmy suwerena na własne oczy. Czemu opuściliście Perugię?
Po twojej śmierci ten draniu Dina zmienił zdanie co do żniwiarza. Oszten. Według nich twoje ostrzeżenia. Tam są poza podpolitym wmienione buffy. Straciliśmy zaufanie do przywództwa przymierza. Musimy walczyć z prawdziwym wrogiem, a to robi tylko Cerberus. Jak trafiłeś do Cerberusa, Ken? Po twoim odejściu szychy z przymierza rzuciły się jak sępy, żeby rozszarpać twoje słowa na kawałki. Wypowiadałem się publicznie w twojej obronie. Nie hamowałem się. To mało powiedziane. Gdyby Kenneth nie był tak zdolnym mechanikiem, stanąłby przed sądem polowym za niesubordynację. Ale dzięki temu zauważył mnie człowiek iluzja. Złożył mi ofertę i jestem tutaj. A ty czemu wstąpiłaś, Gabi? Współpracuję z Kennethem, odkąd ukończyliśmy Akademię Techniczną. Kiedy dostał propozycję od Cerberusa, nalegał, by przyjęto też mnie. Beze mnie nie byłby nic. Haha. Dzięki, mamo. Poza tym uwielbiam silniki, a ten na Normandii to szczyt technologii. Kiedy zaproponowali mi tę robotę, musiałam skorzystać. Kontynuujcie. Tak jest, pani komandor. To niesamowite, że Shepard przyszła do nas. Mówiłam, że przyjdzie. No popatrzcie. Dostaliście opierdziel już pierwszego dnia. Shepard, damska ubikacja znajduje się na Starburgu. O Jezus, naprawdę masz problem. Dlaczego oni tu nie mają pisuariów? Prawie jak nasz świat. Prawie? Sterburtowy pokład obserwacyjny jest aktualnie zamknięty. Aha. Uroczy. Ile na nam? W przyszłym miesiącu skończy roczek. O, opuścisz jej pierwsze urodziny. Moja rodzina mieszka w Wulkatorie. A, to ta kolonia na pograniczu. Może jej grozić atak zbieraczy, prawda? Właśnie. Najważniejsze, żeby mała w ogóle nie miała tego rodziny. Dlatego tu jestem. Fajnie słuchać takiej rozmówki. Pokładnie, nie idziemy do windy. Znowu specjalność szefa kuchni? Robert. Wybacz, księżniczko. Już podaję filet mignon z kawiorem. Tylko rozłożę serwetki. Byłoby bardzo miło, pani Karol. Komandor Shepard, bohaterka Cytadeli. Tego dnia przyniosłaś chluby ludzkości. Siema panownie, poka postać, patrz, patrz. Masz wszystko, czego potrzebujesz? Jakoś sobie radzę, ale próbowałaś kiedyś przygotować posiłek z wojskowego prowiantu? Jestem niezły, ale nie czynię cudów. Walka ze zbieraczami będzie wyczerpująca. Załodze należy się kilka porządnych posiłków przed wyruszeniem w bój. Dobra, czy kolka. Kurde, no mówiłem, ja się postaram. O nie, a demon już szkaluje. Demon, już szkaluje. Miał składniki dobrej jakości, tak, niech to. Masz gorsze problemy niż zakupy spożywcze na Cytadeli. Zapomnij, że o tym wspomniałem. Jeśli będę w tamtej okolicy rozejrzeć. Dziękuję. Chcesz porozmawiać o czymś jeszcze? Czym się zajmujesz na Normandii? Niemal wszystkim. Większość uważa mnie za kucharza, ale jestem też technikiem i konserwatorem sprzętu. Ogrzewanie, wentylacja, kanalizacja, elektryka. Dbam o to, żeby wszystko taki działało majster. Bez zarzutu. A więc osoba czyszcząca toalety przyrządza też posiłki? Myję ręce. Zazwyczaj. To nie luksusowy liniowiec. Na okręcie Cerberusa nie można się opieprzać. Ja robię to, czego nie zrobi nikt. Jakby ktoś w dzieciństwie z obu stron. Masz wszystko, czego potrzebujesz? Będę bardzo wdzięczny, jeśli znajdziesz jakiś prowiant z listy, którą ci dałem. Jak ci się podoba praca? Jestem bardzo dumny. Przymierze i Rada wetknęły sobie głowy głęboko. Potrzeba ludzkiej pomysłowości, żeby pokonać tych parszywych zbieraczy.
Jak trafiłeś do Cerberusa? Wyobraź sobie, że byłem kiedyś głową rodziny. Pracowałem przy wydobyciu piezo na pograniczu. Było mi dobrze. Było mu dobrze. Ale najazdy Batarian potrafią zmienić człowiekowi pogląd na życie. Chciałem czegoś dokonać. Nie jestem żołnierzem, ale mam fach w ręku. A Cerberus szuka utalentowanych. Pomagam jak tylko mogę. Kiedy trzeba przepchnąć rurę, udrożnić kanał wentylacyjny, czy przy... Nie będę zabierać. To ja wracam do pracy. Ugotuj coś, a lepiej umyj ręczki. Nie będę ci zaglądał do szafek. Pani komandant, teraz. Czym mogę pomóc? Czy powinnam o czymś wiedzieć, jeśli chodzi o Normandię? Załoga spisuje się dobrze, a statek działa zgodnie z oczekiwaniami. Na czym właściwie polegają twoje obowiązki? Jestem agentką człowieka iluzji. Ty jesteś jego najcenniejszym za... A poza tym regularnie wysyłam człowiekowi iluzji raporty dotyczące statusu. Masz chwilę? Na pewno masz mnóstwo. Cerberus nie jest tak zły, jak sądzi większość ludzi. Jeśli to, co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o człowieku iluzji? Niewiele poza tym, co i tak już wiesz. Nawet ja nie mam dostępu do większości danych. Poza tym widziałaś więcej niż większość ludzi. Rzadko kiedy osobiście angażuję się w misję, ale ty jesteś wyjątkowa. Nieważne, co o nim mówią, zapewniam cię, że kieruje się dobrem ludzkości, wliczając w to ciebie i mnie. Jak możesz być tego pewna, skoro tak mało o nim wiesz? Nie zaszłabym tak daleko, gdybym nie potrafiła odczytywać ludzkich motywów i ambicji, nawet podczas krótkich spotkań. Nie jest święty i pierwszy to przyzna, ale przynajmniej jest oddany sprawie. Ludzkość nie mogła znaleźć lepszego obrońcy. Jakimi środkami dysponuje Cerberus? Dużymi. Jesteśmy dobrze finansowani, aczkolwiek jak dobrze, to wie chyba tylko człowiek iluzja. Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Są niewyczerpane. Wskrzeszenie cię i odbudowanie Normandii było znaczną inwestycją i znacznym ryzykiem. Aż czego iluzję, co nie? Tak. Oczywiście zero presji. Dlaczego ty pisz? A może to i to? O Jezus. Polityczny, wojskowy, naukowy. Ale wszystkim przyświeca ten sam cel. Staramy się, by nasza struktura i szeregi przypominały przymierze. Wielu naszych rekrutów tak zaczynało. Ale nie wszystkie operacje grupy Cerberus korzystają z tych samych protokołów. Nie chcemy ugrzęznąć w formalnościach. Ja bym chciał się gadać. W sumie to uczciwe. Ostatnie dwa lata spędziłam na dowiadywaniu się wszystkiego na twój temat. Musisz wiedzieć, że zostałam znacznie zmodyfikowana. To nie była moja decyzja, ale starałam się to wykorzystywać na swoje. W sumie widać. To jeden z powodów, dla których człowiek iluzja wybrał właśnie mnie. Jestem dobra we wszystkim, czego się dotknę. Z pewnością nie brakuje ci pewności siebie. Tylko stwierdzam fakty. Moja zręczność, siła, nawet wygląd zostały zaprojektowane tak, by dać mi przewagę. Nie ma sensu się tego wypierać. To no właśnie tak. Dlatego powierzają mi najbardziej niebezpieczne, ryzykowne i wymagające technicznie misje, jakich podejmuje się Cerberus. I dlatego przydzielono mnie do ciebie. Moim zadaniem jest dopilnowanie, żeby ci się udało przewagę. O jakim stopniu modyfikacji genetycznych mówimy? Bardzo znacznym. Fizycznie zostałam ulepszona praktycznie pod każdym względem. Szybko się regeneruję i prawdopodobnie będę żyła o połowę dłużej niż przeciętny człowiek. Kurde, fajnie. Ponadto mam bardzo fastest hand in the west. Dodaj do tego najlepszą edukację i szkolenie, jakie można kupić, a zobaczysz, że efekt robi wrażenie. Wygląda na to, że zaprojektowano cię jako idealną. Michael of the Galaxy. Ale nie jestem idealna. Nadal jestem człowiekiem, Shepard, więc też popełniam błędy. A kiedy się mylę, konsekwencje potrafią być poważne. Kiedy masz takie zdolności, o nie. Ludzie oczekują Bóg do czego. Dziękuję za tę informację. Oczywiście, panie komando, co tylko zechcesz. Pogadamy kiedyś indziej. No, co my tu mamy? Jest jakiś leksykon? Centrum artyleryjskie. Dostęp do stacji kontroli jest możliwy w towarzystwie oficera artyleryjskiego. A tego nie mamy, zgaduję. Tam będzie Gaius. A ja mam właśnie taki pomysł. Mam właśnie taki pomysł, żeby zrobić sobie tu modę na sukces. W pierwszej części była Liara. W drugiej części będzie zdrada. Komandant.
komandor Shepard. Leci świja. Widziałam, jak Normandia... To i pozwolił mówić po nazwisku. Miło mi widzieć znajomą twarz, pani doktor. Wzajemnie. Szkoda, że nie możemy być w oryginalnym składzie. Urazy, których doznałaś, zmieniłyby większość ludzi, ale nie ciebie. Witam ponownie, Shepard. Masz wszystko, czego potrzebujesz? Na to wygląda. Stacja medyczna wygląda bardzo podobnie do tej na pierwszej Normandii. Brakuje tylko... Czemu masz jakieś szramy? Miałam nawet butelkę lodowej brandy Seris na specjalne okazje. Bo wiesz, bo największe koksy mają masę blizn. Nie trzeba. Jest droga i mamy na głowie większe problemy. Bo to jest rekonstrukcja. Jak będę robił więcej, powiedzmy, dobrych uczynków, to te blizny i wszystkie znikną. Jak się będę robił więcej złych uczynków, to będzie tych blizn mniej i będzie bardziej wykoksowa. Byłaś w przymierzu tyle lat. Czemu teraz odeszłaś? Po zniszczeniu Normandii, część załogi dostała inne przydziały. Ja stacjonowałam w centrum medycznym marynarki na Marsie. Bardzo przyzwoite stanowisko, ale nie na okręcie. Nie odpowiada ci wojskowe życie w kolonii? Większość życia spędziłam na okrętach, nie wiedząc, co przyniesie następna misja. Przywykłam do szumu silników, trzeszczenia kadłuba, lekkich zawrotów głowy, kiedy włączają się amortyzatory pędu. Życie na planecie jest zbyt statyczne i nudne. Nie pasujesz do Cerberusa. Myślałem, że to niedopasowanie modelu. O Jezus. To bolało. Demon, trafiłeś. Ała. Wierzę, że będziesz postępować etycznie, współpracując z Cerberusem. Mam do ciebie zaufanie. Jest niemałe ryzyko, że z tej... Tym razem ci się udało. Jesteś na to przygotowana? Byłam przy odzyskaniu Shanxi z Kailiańskim Blicu. Może do planety jest atkiem. Żyłam pełnią życia i niczego nie... Devsel. Chcę zadbać, by załoga miała taką samą możliwość. Do widzenia, pani doktor. Pani komandor? No i musimy znaleźć Brandy. Dobra, gadanie, ale już gadamy w sumie już 40 minut. Zawsze w sumie tyle to zajmuje. W prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. O, jest. Wiesz, poszedłem tylko do kibla. Jak to? Wiesz, nie ma żadnej wiadomości. Co mi oszukujesz? Zwalniam cię. Zwalniam. Dobra. Do pierwszej kolejności trzeba... zdobywać Mordina, bo będziemy mogli ulepszać Normandię i tak dalej, i tak dalej. Gadałem. Muszę jej tą Brandy zanieść. Jesteś kondorem. Profesor. To lecimy na Omegę. O kurde, to jest Omega 4, co? Przynajmniej, to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, że możemy sobie latać po tym wszystkim i te wszystkie planety eksplorować. I to mi się zawsze podobało. W końcu tę aktywację, powiedzmy, zrobili porządnie. Paladu więcej. Paladu używa się do ulepszeń ciężkich pistoletów. Ale bym sobie łyskacza zajął, ale nie mam. Masz u siebie? Mam. A co? Chcesz? Nie dla psa. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. W sumie, ale bym se tosta zjadł. Trzeba trochę tą planetę poskanować.
Bo im więcej, powiedzmy, zdobędziemy tych surowców, tym więcej lepszym będziemy mogli zrobić. Będzie większa szansa na przeżycie ostatniej misji. Ubogie zboże, ale jeszcze nie jest to moment, w którym jest brak złóż. O. Wyrzucam sondę. Platyny używa się do ulepszeń karabinów snajperskich, strzelb i sprzętu medycznego. Tak samo właśnie można ulepszyć cały cienki sprzęcik. Sonda poszła. No i niestety pierwiastek, że zero jest najrzadszy. Ale on właśnie pomaga ulepszać biotykę. Wyrzucam sondę. O. Sonda poszła. O, mam cię. Sonda poszła. No i brak złóż. O nie. A zero nie zbijało się tylko na jakichś określonych planetach? Chyba tak właśnie. Nie zbijało tam na określonych planetach. Możesz mieć rację. Nie pamiętam, prawdę mówiąc. Ale ten pierwiastek z zero jest ekstremalnie rzadki. Ale też jest naprawdę przydatny. Gdzieś tutaj, halo. Tu. Wyrzucam sondę. Będę musiał zobaczyć, czy jest jakieś, powiedzmy, ulepszenie pomagające. Jest ulepszenie, które pomaga, powiedzmy, łatwiej wykrywać te minerały. Zresztą na dłuższą metę troszkę lepiej jest znużyć to przeszukiwanie planet. Zero był rzadki po prostu. No jest. No zero jest ekstremalnie rzadkie. Sonda wystrzelona. O, mam cię. Sonda wystrzelona. I widu więcej. Sonda Paladu. I tyle co. Dobra. 10 sond mi zostało tylko. God damn it. Dobra, tu dwie planety mi zostały do zbadania, ale wcześniej uzupełnię sobie sondy. Przynajmniej tyle, te sondy są dość tanie, a tu pieniędzy można mieć od groma. Bardzo bogate zboże, idealnie. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Planety z bardzo bogatymi zbożami są rzadkie. Złoża! Bogate zboża też są dobre. Błonnik i inne takie. Wiesz, masz ciasteczka zbożowe z bogatym zbożem. Saved. Gdy łapią za słówka. Się zburzałem dzisiaj. Szanuję. Ciasteczka zbożowe są bardzo dobre. Belwita. Belwita jest. Nie. Ale jest sporo takich ciasteczek zbożowych bardzo dobrych. Wyrzucam sondę. To jest marnotrawstwo sąd. Sondę.
Taki batonik. Kurde, gdybym nie był biedny, to bym sobie jakieś kupił takie ciasteczka zbożowe. Ale niestety jestem biedny jak mysz kościelna. O! Sonda wystrzelona. No i nie ma złóż. No dobra, tu jeszcze jedna planeta jest, chyba że przekaźnik masy jest liczony jako planeta. Tak, w sumie mam cały ten układzik na 100% zrobiony. No to kup sondy. Pyk. I lecimy na Omegę. Dwa tygodnie wypłata, trzeba będzie odłożyć na wampira. Wiesz co, ewentualnie możesz kupić na twojej czerwcowej wypłacie. Bo wampir bodajże ma premierę 5 czerwca. A wypłata w czerwcu będzie dokładnie kiedy, bo mogą być weekendy. 14 jednak. Czyli jak przetrzymasz powiedzmy tydzień i dwa dni. O, tydzień, dwa dni, 9 dni. To da radę. Omega. Omega. Loading screen. Taka armia. Witaj na Omedze. Jesteś tu nowa, prawda? Potrafię to poznać. Pozwól, że... O! Cześć, Mokran. Ja właśnie... Zmykaj, Farmut. Już. Oczywiście, Mokran. Co tylko ona zechce. Biały dla Mirandy lepszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Witaj na Omedze, Shepard. Wiesz, kim jestem? Oczywiście. Namierzaliśmy cię, od kiedy pojawiłaś się w układach Terminusa. Nie jesteś aż tak dyskretna, ale ja chcę wiedzieć, co sprowadza martwe widmo. Radzę ci iść od razu do zaświatów i się przedstawić. Pogadam z twoim szefem, kiedy będę gotowa. To lepiej się przygotuj. Nikt nie każe Ari czekać. Zaświaty. Już. Mogę mu przywalić? Zapyskowanie? Szalny lepszy. Spodziewa się oporu na stacji transportowej. Uzyskałam też dostęp do wiadomości wymienianych przez grupę najemników. Może faktycznie biały lepszy. Rozprawienia się z Archaniołem. W zaświatach jest punkt werbunkowy, który może mieć o nim informacje. O, jest Zaid. Masani. Tak, to ja. Ty pewnie jesteś komandor Shepard. Podobno mamy ocalić galaktykę. Dostałeś wstępne informacje? Odrobiłem pracę domową. Cerberus przesłał mi wszystkie potrzebne dane. Co cię łączy z Cerberusem? Spokojnie.
Cerberus płaci mi kupę forsy za pomoc przy twojej misji. Tak to wygląda. On gada jak Zoltan Trzyłowicz mnie. W sumie faktycznie on ma ten sam głos. Niewielu najemników dostaje oferty takie jak ta od Cerberusa. Może dla Zoltana zostawimy polski dubbing. Jest nawet dopłata za schwytanie żywcem. Proszę, nie zrobiłem tego. Miałeś być cicho. Próbował mnie wodzić za nos po całym terminusie. Głupek. Tacy jak on zawsze uciekają na Omegę. Miło cię poznać, Zaid. Czeka nas dużo pracy. Tak właśnie słyszałem. Zakładam, że człowiek iluzja powiedział ci o naszym układzie. Zakładam, że jest jakaś część twojego kontraktu, którą muszę się zająć. Zgadza się? Tak. Ciekawe, że ci nie powiedział. Jakiś czas temu, zanim zwerbował mnie Cerberus, podjąłem się pewnej misji. Może cię to zainteresuje. Słyszałaś kiedyś o Vido Santiago? To szef Błękitnych Słońc. Kontroluje całą organizację. Z tego co wiem, ostatnio zajął rafinerię Eltfel Ashland. I wykorzystuje personel w roli niewolników. Firma chce rozwiązać ten problem. Dopilnuję, żebyśmy to załatwili. Świetnie. Załatwmy to jak najszybciej, żeby móc się skoncentrować na byciu bohaterami. Czy on ma przypadkiem czarne zęby? Lepiej wsadzić. No, czy on tam wstał? Gotowy, jak tylko postanowisz się zabrać za zabijanie. No i mamy pierwszego zrybowanego. I witamy na Omedze. Afterlife, ze światy. A, właśnie. Podałoby zapisać, że ani razu nie zapisywaliśmy. Jak to 4 punkty... No, tu są. Na kogoś, komu zaraz zepsuje dzień? Nie szukam buza. A może ja szukam? Może lepiej, żebyś się stąd wyniósł, zanim ci jakiegoś znajdę? Dobra, dobra. I tak mam coś do załatwienia. Chodźmy, spadamy stąd. Kiepska ta klubowa serii. No i tutaj Shepard zachowuje się jak badass. O nie, jak w pierwszej części. Jednego szybko. Jeszcze jednego. Przymierzu nie pozwalali nam tak pić. A teraz, teraz to można. Na koszt Cerberusa. Cerberus płaci. Jeszcze jeden. I co, nic się nie zmieni? Życie jest ciężkie.
O kurde. Niższe poziomy. Jak miota. No co demon? Tylko po trzech szklankach? O Jezus Maria. Może ma łeb jak Stranger. Znaczy w tym przypadku widzę, że jest silniejszy odrobinę. Bliżej nie podchodź. Weak Web Simulator. Tylko spróbuj, a będziesz sobie rewidował kiszki. To mógłby być ciekawy widok, ale nic z tego. Chcesz rozmawiać? Musisz przejść rewizję. Jeśli szukasz broni, to nie najlepiej ci idzie. Z martwymi widmami trzeba uważać. Ktoś mógł się pod ciebie podszyć. Powiedziano mi, że w razie pytań najlepiej pogadać z tobą. Są czyści. Zależy, co to za pytania. Rządzisz Omegą? Jestem Omega. Okej, mogę ją zastrzelić. Ale potrzebujesz więcej. Każdy potrzebuje więcej czegoś i wszyscy przychodzą do mnie. Jestem szefową, dyrektorem, ba, królową nawet. To nieważne. Na Omedze nie ma oficjalnego władcy i jest tylko jedno prawo. Nie podskakuj, Ari. Widzę, że obie nie lubimy, jak się z nami pogrywa. Na twoim statku miałoby to znaczenie. Tutaj liczy się tylko moje zdanie. Więc czym mogę ci służyć? Szukam Mordina Solusa. Wiesz, gdzie go znajdę? Salariańskiego lekarza? Słyszałam, że próbuje pomagać ofiarom zarazy w strefie kwarantanny. Zawsze lubiłam Mordina. Nie wiadomo, czy cię wyleczy, czy zastrzeli. Jak się do niego dostać? Jeśli koniecznie musisz go znaleźć, leć promem do strefy kwarantanny. Oczywiście nie wiadomo, czy cię wpuszczą. Próbuję wytropić Archanioła. Ty i połowa Omegi. Też chcesz jego śmierci? Zbieram drużynę. Jest na liście kandydatów. Ciekawe. Stając po stronie Archanioła, nie zyskasz przyjaciół. O ile do niego dotrzesz, teraz jest w lekkich opałach. Jakich opałach? Miejscowe grupy najemników łączą siły, żeby go załatwić. Postawili go pod ścianą, ale chyba mają problemy z wykończeniem go. Zaczęli przyjmować do pomocy wszystkich zbrojnych. Może tak uda nam się go znaleźć. Wynajęli prywatną salę do prowadzenia naboru. O tam. Na pewno pozwolą ci się zaciągnąć. Które grupy najemników ścigają? Wszystkie. Błękitne słońca, zaćmienie, krwawa horda. To główni gracze na Omedze. Trzymają się od siebie z dala, chyba że z sobą walczą. Bardziej niż siebie nawzajem nienawidzą tylko Archanioła. A ty nienawidzisz Archanioła? Nie mam czasu na nienawiść. Ale im nie ufam. Na razie wystarczy, że strzelają sami do siebie. Co możesz mi powiedzieć o Archaniele? Mniej niż bym chciała. Pojawił się tu parę miesięcy temu i daje wszystkim popalić. Jeśli ktoś sam sobie stanowi prawo, a tutaj robią tak wszyscy, on bardzo utrudnia życie. Jest nierozważnym idealistą, ale ma dość rozumu, żeby nie wchodzić mi w drogę. Dziękuję za pomoc. Ciekawe, czy powiesz to samo, kiedy najemnicy się zorientują, że chcesz mu pomóc. Jedna rewizja i od razu do rzeczy. Zwykle ludzie chcą dowiedzieć się więcej na mój temat. Twoją śmierć zepchnięto na dalszy plan, ale nie była tajemnicą. Musiałam się upewnić, że to naprawdę ty. Mogłaś być kimkolwiek. Czymkolwiek. Z czasem się okaże, czego potrzebujesz. Mnie to ciekawi. Ale Omega ma cię gdzieś. Opowiedz mi, jak się tutaj ustawiłaś? Mam wielu przyjaciół i wrogów, których trzymam bliżej lub dalej. Ty nie należysz ani do jednego.
Krótko mówiąc, nie twoja sprawa. Na pewno dobrze wiesz, co się dzieje na Wszystko, co warto wiedzieć. Ale zwykle nie wyjawiam tego. Poznanie plotek to żaden problem. Przejdź się za łukami. Postaw kolejkę jednemu z najemników. Albo pogadaj z jakąś zabawiaczką. To świetne przewodniczki. Nie marnuj mojego czasu. Może tu będę. Nie, ale mnie irytuje. Będziesz trzeba ją zastrzelić. Tylko 4 punkty egoizmu. Tylko 4. Dobra, jak to wygląda? To jest dworzec transportowców. To jest wszystko, wszystkiego dużo. Śmiedzi. Rozumiem. Nie wiem, gdzie idę. Pobudujcie! Nadchodzi kąt ludzi z zarazą trawiącą galaktykę. Ej, panie! Jest pan zarazą! I ty, człowieku! I ty! Proteanie odrzucili po mniejszy raz. Kroga, worców i ludzi. Mogę go zastrzelić? Na życzliwość. Z odzysku wszelkiego rodzaju. Duma. Mam najniższe ceny na całej stacji. Nigdzie nie znajdziesz. Mam sprawy do załatwienia. Uprzejmość. Życzę miłego dnia. Rozejrzyj się po moim kiosku, jeśli chcesz coś kupić. Ja kupię wszystko. Bo mnie stać. Bo jestem bogaty. Szmelc tyle, ile jest wart. Dobra, dam ci zniżkę dla zadzierających. I nic więcej. Wróciłaś. Coś musiało ci się spodobać. Jestem komandor szefa na tym ulubionym sklepie na stali. I w każdym sklepie jest. Tak. Widzisz, że nie o sklepu? To mój ulubiony sklep. Widzisz, kolejnego sklepu sąsiadującego. To mój ulubiony sklep. Kupuję. Jakni? Hmm,
Nowy numer Fornaxa. A czy ty masz już swoją subskrypcję? Masz jakąś zniżkę? O, kłajeni. Może interesuje cię sprzęt z odzysku? Cały zysk odkładam na zakup biletu, żeby się wydostać z tej przeklętej skały. Całkiem słuszny cel. I jak ci idzie? Nie najlepiej. Nikt nie chce kupować za ceny, które narzucił mi Harold. Co sprowadza takiego miłego chłopaka na Omegę? Moja pielgrzymka. Po kilku dniach ukradziono mi pieniądze. Postanowiłem sprzedawać części z odzysku. No i widzisz, co mi z tego wyszło. Harold zmusza mnie do zawyżania cen i nie stać mnie nawet na bilet, żeby stąd odlecieć. Czemu Harold ustala ci ceny? Harold kazał mi przysiąc, że nie będę konkurował z nim cenami. Był tu pierwszy, więc ma prawo. Ale nikt tu mnie nie kupuje, skoro on sprzedaje dużo taniej. Nie mogę nawet odłożyć na bilet, żeby stąd odlecieć. Mogę pogadać z Harotem w twoim imieniu. Może zmięknie. Nie będę cię powstrzymywał. Jeśli go przekonasz, żeby dał... Jego sklep jest na górze rampy, obok stoiska marsza. Wszelka pomoc będzie mile widziana. Muszę iść. Zajrzyj do mojego kiosku, może znajdę. Okej. Okej, pomogę mu. Masz Harold. Gdzie był Harold? I save. Bez save to może być ciężko. Niepewne podniecenie. Witaj, człowieku. Czym mogę służyć? Opowiedz mi o umowie. Podejrzliwość. Gdybym zawarł taką umowę, na pewno bym się nią nie chwalił. Zarzut. Nie rozumiem, czemu cię to w ogóle interesuje. Skoro obawiasz się konkurencji, czemu nie wykupisz jego sklepu? Zaciekawienie. Nie brałem tego pod uwagę. Kupców na Omedze z reguły trudno przekonać. Tęskniący za domem szczeniak to żaden problem dla takiego... Diaboliczne podniecenie. Myślałem nad ekspansją. Wykurzę młody. Wdzięczność. W podzięce za radę oferuję ci zniżkę. Jaki towar tu sprzedaje? Życzliwość, duma, mam uprzejmość. Życzę miłego dnia. Rozejrzyj się po moim kiosku. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale dostałem punkty egoizmu. A to się już liczy. O, już mi nawet nic więcej nie stać. Gdzie ja idę? Badam całą Omegę. Okej, już wiem, gdzie jestem. Diaboliczne podniecenie. Mm-hmm.
O, tu jest. Więc mówię, Arniu, wiedziałem, nie bez powodu nazywają mnie wyrocznią. Chyba cię nie znam, człowieku. Jestem patriarcha. Patriarcha Arii. Czego chcesz? Roganin w twoim wieku musi mieć o czym opowiadać. Dawno temu się nauczyłem, że nikogo nie obchodzą stare historie wojenne. Proszę o opowiadanie, żebyś czuł się potrzebny. Zostań tutaj, a usłyszysz wszystkie moje opowieści. Może nawet opowiesz coś od siebie. Co wiesz na temat Arii? Kilka wieków temu Omega była moją skałą. Kiedy przybyła tu Aria, nie miała nic oprócz ubrania. Myślałem, że jest kolejną tancerką. Zabiła połowę moich ludzi, a resztę przekonała, że będzie rządzić tym miejscem lepiej niż ja. Przyszła po mnie do tego baru. Roznieśliśmy go na strzępy. Zgniotła jedno z moich serc. Połamała mi połowę kości. To wy macie dwa serca, nie? Co ją skłoniło, by zostawić cię przy życiu? Ona nie niszczy czegoś, co może się przydać. Powiedziała, że mogę mieć wszystkie dawne wygody, jeśli będę jej doradcą. Wiedziałem, jak wszystko działa. Wiedziałem, kogo nacisnąć, komu przywalić, do kogo się uśmiechać. A każdy, kto mnie szanował, widział mój upadek. Wiedzieli, że choć ja byłem silny, ona była silniejsza. No ładnie. Czemu nazywają cię patriarch? Mówią, że wiem i widzę wszystko, bo mam jakąś moc biotyczną. Ja mówię, że im odbiło. Zatrzymała mnie jako doradcę. Muszę iść. No okej. Okay. Zmarnowaliśmy trochę czasu. U. Dobry napiwek nie jest zły. Pamiętajcie o tym. Aha, czyli to była dolna część zaświatów. No dobra, to lecimy do kwarantanny. Mogę go zastrzelić? Szabrownicy się do nich dobiorą. Ta choroba atakuje wszystkie inne rasy. Nie będziemy ryzykować. Nikt nie wchodzi, dopóki zaraza się nie skończy. Nie miałam pojęcia, że na Omedze są jacyś stróże prawa. Kto zarządził kwarantannę slumsów? Świeżo z transportu, co? Tutaj rządzi Aria Tilok.
Macza swoje niebieskie paluszki w każdym interesie w tej dzielnicy. A zaraza nie służy interesom. Zatrudniła nas, żebyśmy nikogo nie wpuszczali i nie wypuszczali ze strefy kwarantanny. Więc slumsy są zupełnie odcięte? W końcu człowiek ze sprawnym słuchem. Tak właśnie to powiedziałem. Nie możecie mnie tu trzymać. Stracę cały dobytek. Wyświadczam ci przysługę, ludzka kobieta. Za kilka tygodni wszystkich w strefie kwarantanny wybije zaraza albo gamby. Nie miałam pojęcia, że Naomety są... Zatrudniła nas, żebyśmy nikogo... W slumsach mieszka pewien salarianin, niejaki Morgan... Doktor! Ten szaleniec kilka miesięcy temu otworzył w dzielnicy klinikę. Błękitnym słońcom zrzedły miny, kiedy się wprowadził. Podobno Mordin próbuje zwalczyć zarazę. Życzę mu powodzenia, ale ten obszar pozostanie zamknięty. Mamy rozkaz czekać, aż zaraza albo błękitne słońca wszystkich zabiją, a potem wejść i posprzątać. Wiesz, gdzie jest klinika Mordina? Nie mam pojęcia. Co cię to obchodzi? Mamy kwarantannę, pamiętasz? Nie wiedziałam, że choroby mogą się przenosić pomiędzy gatunkami. Turianie i Salarianie nawet nie mogą jeść tych samych rzeczy. Zgadza się. Większość uważa, że zaraza musi być syntetyczna. Albo wymknęła się spod kontroli, albo to jakieś testy. A ponieważ ludzie są odporni na zarazę i wielu z nich zajmuje się teraz szabrem, panuje powszechna opinia, że to ich dzieło. Opowiedz mi o zarazie. Najpierw jest kaszel, później krwotoki, no tak, a wtedy ja cię rozwalam. Zaraza dotyka wielu gatunków. Turian, Salarian, Krogan i tak dalej. Tylko ludzie są odporni. I worcze, jeśli ich liczyć. Przenosi się drogą powietrzną, dlatego nie możemy pozwolić na eskalację. Więc wprowadzono kwarantannę. Kim są Błękitne Słońca? Dzielnicą rządzi gang turiańskich najemników. A raczej rządził. Podobno zaraza nie... Teraz cała okolica jest do wzięcia. Podobno worcze się do tego szykują. Im zaraza nie szkodzi, są odporni na choroby. To kolejny powód, dla którego lepiej tam nie wchodzić. Przyjrzyj mi się dobrze. Wyglądam na szabrownika? Nie. No właśnie. Wchodzę. Jeśli spotkam szabrowników, zabiję ich. Jeśli ktoś mi wejdzie w drogę, też go zabiję. Powiadomię strażników. Wpuszczą cię bez problemu. Zaraz. Mnie zatrzymujesz, a ich nie? Ty sukinsynu. Pani nie ma granatnika. Na szczęście ludzie są odporni na tę zarazę. No dobra. Ciężki pistolet. Pierwiastek zero. No, nie blokujcie. Tylko 100 kredytów. Niby kradzione, no ale. Nie, to nie jest. O kurde, celownik laserowy. Walka z zarazą w najprostszym wydaniu. Zgromadzić zwłoki.
paskudztwem, to nawet nie poczekacie, aż umrę, żeby rozkraść mój pobytek. Zero przyzwoitości. Ta zaraza nie jest dziełem. Kłamstwa płyną z tobą. Twój gatunek jako jedyny nie poddaje się wirusowi. Mogę coś dla ciebie zrobić. Odejdź ode mnie, człowieku. To sprawka waszej zarazy. Twoja udawa. Szukam Morgana. Ludzie szukający miłośnika ludzi. Mam nadzieję, że... No cóż, umarło mu się. Wątpię, czy w ogóle by nam pomógł. Ruszajmy. A za to 2000 dostałem. O nie, hakowanie. Jest to. Tylko 5000. Więcej ogniw. Hackovation. Wiesz? Jest. O nie, ja to znam, to pamiętam. Próbował wydrapać otwór w ścianie. No i mi się tego nie chce słuchać. Celowniczek. Co nie fajne, nie widziałem tego jeszcze. Mam, nie widziałem, że w ogóle celowniczki mogą być tutaj. Przecież laserki. No, zdarza się. Oto i wróg. Okej. Chyba nie zauważyli. Ale ten celownik jest denerwujący w sumie.
No cóż. Wezmę to. Teraz jest moje. Nie idziemy na szaby. Wszystkich szablujemy. Bogu dzięki. Jesteś człowiekiem. Kiedy zobaczyliśmy otwarte drzwi, myśleliśmy, że Turianie nas znaleźli. Od wybuchu zarazy ścigają nas błękitne słońca. Zabili tylu ludzi, co ta choroba. Prawda, co mówią, że zaraza nie dotyka. Tak. To chyba jakaś broń biologiczna. Błękitne słońca uważają, że to sprawka ludzi. Strzelają do nas bez ostrzeżenia. Powinni pilnować worczów, nie nas. Od wybuchu zarazy stopniowo przejmują teren błękitny. Szukam Mordina Solusa. A, tak. Jego. Podobno przyjmuje uchodźców. Próbuje pomagać ofiarom zarazy. Akurat. Lekarz z wojskowymi mechami pomagający ludziom za darmo. Na omedze. Dorośli. Nie przepadacie za doktorem i jego kliniką. Worcze próbowali się tam wedrzeć. Wykosił ich bez wahania. Pach, pach, pach. Nawet nie skorzystał z mechów. Wtedy błękitne słońca dowiedziały się, że daje schronienie ludziom i chciały spalić klinikę. Ich też zabił. Potem wszedł do środka i wrócił do pracy. Jest wyprany z uczuć. Pewnie był w salariańskich oddziałach specjalnych. Muszę iść. Wynoś się stąd! Zdradzasz naszą kryjówkę! Ruszam! No cóż... Cztery tysiące przynajmniej do przodu jestem. O kurde.
No i wzięli wybuchli, ahaha. Jany, ile tu jest? No shit. Błękitne słońca oddały spory kawał terenu. Bardzo mi się to podoba. Mówisz? A co mamy na górze? Miejsce na zasadzkę. A tak, poza tym to niespecjalnie dużo. Więcej pierwiastków zero. Hej, nie słyszysz? My to znaleźliśmy, to nasze. Daj spokój. Same śmieci, ten lokal jest jeszcze gorszy niż poprzedni. Co robicie w tym mieszkaniu? Co, tego tam na podłodze? Nie, to dzieło zarazy. My tylko inwentaryzujemy jego dobytek. Okradacie umarłych. W sumie sam to robię. O co się rozchodzi? Przecież nie będą tęsknić za tymi gratami. Wykazujemy się przedsiębiorczością. Zaraza nie dotyka ludzi, więc możemy się obłowić. Poza tym, jeśli my tego nie zabierzemy, zrobią to worcze albo błękitne słońca. Lepiej my niż oni, co nie? Znasz salarianina może? Tak, znam go. Jeśli tam idziesz, weź zapas amunicji. W okolicy roi się od błękitnych słońc i worczów. Musimy iść. Zostaniemy tu jakiś czas. Jutro czeka nas dużo roboty. Zostało nam jeszcze sporo mieszkań do wysprzątania. A w sumie sporo mi tu wysprzątali. I sam nie mam co ukraść. Ej, no dobrze. Magazynek full. Chyba robię maraton. 3 godziny 30 minut gram. Ale czy można mi się dziwić? Żadnych numerów w klinice. Chyba że chcecie mieć do czynienia z klinikami. Bo Jezu. Macie coś jeszcze? Mordin jest gdzieś tutaj, porozmawiaj. Przepraszam, nie mam czasu na pogawędki. Poszukaj Mordina. No tak, tutaj nie mam zbyt dużo broni, więc nie mogę nic zmienić. Profesor Mordin Solus? No nie widziałem was w tej okolicy. Za dobre uzbrojenie jak na uchodźców. Brak najemniczych mundurów. Kwarantanna wciąż trwa. Jesteście tu w innym celu. Worcze? Chcecie oczyścić okolice? Mało prawdopodobne. Worcze to objaw, nie przyczyna. Zaraza? Ocena przydatności jako broń? Nie.
Litość boską, odetchnij. Przybyłam tu, żeby cię odnaleźć. Jestem komandor Shepard, mam ważne zadanie i potrzebuję twojej pomocy. Zadanie? Jakie zadanie? Nie, zbyt zajęty. W klinice brakuje ludzi. Zaraza szerzy się za szybko. Kto cię przysłał? Słyszałeś o organizacji Cerberus? Miałem z nimi sporadyczny kontakt. Myślałem, że współpracują tylko z ludźmi. Czemu prosi cię o pomoc Salarianina? Zbieracze porywają całe populacje ludzkie. Dowiemy się dlaczego i powstrzymamy ich. Zbieracze? Ciekawe. Zaraza w slumsach powstała w próbówce. Zbieracze mają możliwości techniczne, by ją stworzyć. Jedna z niewielu takich grup. Nasze cele mogą być zbieżne. Najpierw trzeba zwalczyć zarazę. Mam już lek. Trzeba go rozprowadzić za pomocą Centrum Kontroli Środowiska. Pilnują go Wolcze. Trzeba ich zabić. Choć raz chciałabym poprosić kogoś o pomoc i usłyszeć jasne, ruszajmy od razu, bez żadnych warunków. Życie to negocjacje. Wszyscy chcemy. Wszyscy dajemy, by zdobyć to, czego chcemy. To nie będzie łatwe. Wolcze wyłączyli systemy kontroli środowiska. Próbują wszystkich zabić. Musisz przywrócić zasilanie, zanim cała dzielnica się udusi. Proszę, szczepionka na zarazę. I coś na szczęście. Ciężka broń martwych najemników Błękitnych Słońc. Może się przydać na Wolcze. Jeszcze jedno. Daniel, mój asystent, poszedł na teren Wolczów. Szukał chorych. Nie wrócił. Lekarz ma niewielkie szanse przeciwko hordzie Wolczów. Nie trzeba go było posyłać. Uparty. Mówiłem, żeby nie szedł. Małe szanse przeżycia. Ale jest bystry, ostrożny. Wiele osiągnie. Mam nadzieję. Co możesz mi powiedzieć o... Zaawansowany projekt. Podejrzewałem zbieraczy już wcześniej. Przypuszczalnie w celu eksperymentalnym. Niszczy układ oddechowy mutacjami genetycznymi. Pominięcie ludzi ma sens. Niepotrzebne mutacje ludzkiej struktury genetycznej dla uzyskania różnorodności. Niepotrzebne mutacje? O czym ty mówisz? Może to cel istnienia wirusa. Testowanie możliwych poziomów mutacji różnych gatunków. Przerażające, ale zbieracze są do tego zdolni. Wśród ludzi panuje genetyczna różnorodność. Szerszy zakres niż u innych istot rozumnych. Ma sens zrobić z nich grupę kontrolną. Co wiesz o Worczach? Tchórzliwi, oportunistyczni padlinożercy. Brak taktyki i agresji. Niezwykła dla nich skala ataku. Podejrzewam, że Worcze pracują dla zbieraczy. Roznoszą zarazy i zbierają dane. Brak dowodów. Ale oznaki pasują do teorii. Wiesz, gdzie znajdę Daniela? Nie. Podobno na terytorium Worczu są uwięzieni chorzy batarianie. Daniel poszedł z pomocą. Żeby nie szedł. Zbyt niebezpiecznie. Pacjenci potrzebują go tutaj. Nie posłuchał. Sam chciałem go szukać. Nie mogę zostawić kliniki. Muszę opiekować się pacjentami. Miałeś jakieś kłopoty w klinice? Nic wielkiego. Błękitne słońca przyszły po ludzi. Groziły. Zabiłem ich, zanim sprawy zaszły za daleko. Jak na lekarza traktujesz wyjątkowo spokojnie zabicie grupy najemników. Nie zawsze byłem lekarzem. Byłem w salariańskim oddziale do zadań specjalnych. Potrafię sobie radzić. Korzyść z bycia salarianinem. Turianie, kroganie, Worcze. Oczywiste zagrożenie. Po mnie nikt się nie spodziewa. Ruszajmy do stacji kontroli środowiska. No dobrze, ale najpierw ci pokładamy. Uuu, 7 punktów tylko. No dobra. A sprawdzę, jak wyjdzie. Zamknięte. W tej chwili to pewnie najbezpieczniejsze miejsce w całej dzielnicy. Nie chcemy tego zrobić. No to safe. I jeszcze będziemy kontynuować następnym razem. Bo już serio, 3 godzinki 30 minut to leci.